MysteryTV.pl. Jeszcze więcej grozy. Unikatowe audiobooki. Kilkanaście godzin słuchania. Między innymi zbiór 7 opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. A także najnowszy horror audio Przeklęte karty. Oprócz tego znajdziesz tu ścieżki dźwiękowe ze swoich ulubionych serii. www.mysterytv.pl. Zapraszamy. Mój ojciec, pasjonując się motoryzacją, miał taką umiejętność, że potrafił rozpoznać przejeżdżający obok naszego domu samochód po samym tylko brzmieniu jego silnika. Niestety w Hollow Crown nie miał zbyt wielkiego pola, by móc popisywać się swoimi zdolnościami przed sąsiadami. Miasteczko liczyło zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców, a pojedyncze, wolno stojące domy stały rozmieszczone rzadko. Z jakiejś przyczyny wybudowane raczej w znacznej od siebie odległości. Poza tym zdecydowana większość sąsiadów wciąż używała powozów, jeżeli tych nowatorskich sprzętów. I tylko stary Davis, mieszkający na obrzeżach, postawił na pracę koni mechanicznych, miast biologicznych. Nie robił ze swojego sprzętu zbyt wielkiego użytku, gdyż mieszkał sam. A poza miasteczko, do położonego w pobliżu Merry Lake, wyjeżdżał rzadziej niż raz na 3 tygodnie. Hollow Crown było miejscem otoczonym gęstymi lasami. Zabłąkany turysta, który zgubił drogę w wyprawie ku górom, znajdując się tutaj, mógł poczuć się, jakby przeniósł się do jednej z klasycznych opowieści Lovecrafta. Miasteczko bowiem było tak małe i tak stare, że administracja nie pomyślała o wylaniu tu asfaltowych dróg, a budynki chowały się w cieniu szumiących nieustannie wysokich drzew, strasząc skrzypiącymi okiennicami i odpadającą farbą. To miejsce wyglądało tak, jakby umierało od kilkudziesięciu lat. Ale nawet sam Bóg zapomniał o tym, aby je zniszczyć. Jesienią trudno było odróżnić tu panującą porę dnia, bowiem znikąd pojawiały się wtedy opary gęstej, białej mgły, wśród której snuli się senni mieszkańcy, wyzuci z życia, niczym duchy, przemierzający drogę do pracy i z powrotem. Hollow Crown było po prostu dziwne. Jakby zaklęte w czasie i przestrzeni tak, że godziny mijały tu wolniej, a mroczna ściana lasu oddzielała miasteczko od zewnętrznego świata. Ojciec spędził tu całe życie i nie zamierzał zmieniać tego stanu rzeczy. Pasował do tego miasteczka, jak większość tych, która w nim pozostała. Wysoki, posępny mężczyzna o ostro ściętej twarzy i niegdyś szpakowatych, a teraz posiwiałych włosach zaczesanych w tył. Stary samotnik, nostalgicznie oddający się rozmową z samym sobą, jeżeli tylko w jego zakładzie kaletniczym nie było klientów, do których często podchodził tak, jakby wolał, by ich wcale nie było. Poza własnym towarzystwem i nieodgadnioną głębiną oceanu własnych myśli, nie potrzebował niczego do szczęścia. Mimo wszystko, jego pomarszczone, cienkie wargi wykrzywiały się w dobrodusznym uśmiechu za każdym razem, kiedy mnie widział. Powinieneś wyjść wreszcie do ludzi, tato, powiedziałam, pojawiając się w jego gabinecie w porze obiadowej. Pomimo środka dnia krzątał się po pokoju w samej koszuli nocnej i pantoflach. Chociaż patrząc za okno, równie dobrze można było stwierdzić, że jest późne popołudnie. Niebo okrywała jednolita szaruga, przez którą nie przedzierał się nawet jeden promień słońca. To samo mógłbym powiedzieć o tobie, Vivien. Mruknął, wyciągając potrzebne narzędzia do wyprawienia skóry, potrzebnej na torebkę dla pani Michelton. Mimo nocnego stroju wziął się do pracy, wywiązując jedynie na sobie ciężki, sztywny fartuch, żeby się zbyt nie ubrudzić. Spójrz, będzie przepięknie wyglądała, kiedy ją licuję. Gdy skończę tę torbę, może zrobię podobną dla ciebie. Jako prezent urodzinowy. Wystarczą życzenia. Pokręciłam głową, unosząc lekko kąciki ust. Daj spokój, Viv. Skończenie 20 lat to wyjątkowa okazja.
Zasługujesz na prezent. W takim razie zrób mi tę przyjemność i weź lekarstwa. Pokręciłam głową, podchodząc do niego ze szklanką wody i spodkiem od filiżanki, na którym widniało kilka pastylek. Skrzywił się. Nie powinnaś tu w ogóle być. Jesteś młoda i piękna. To czas pomyśleć o kawalerze dla ciebie. Nie przy twojej astmie, tato. Płuca ojca były podobne do słabo wywiązanych baloników, z których stopniowo, ale konsekwentnie ulatniał się gaz. Z jakiegoś powodu organ ten nie mógł przyswoić czasem powietrza, jednocześnie cały czas pracując tak, jakby mój ojciec wciąż był na wydechu. Wieloletnie palenie cygar wreszcie odbiło się na zdrowiu ojca do tego stopnia, że mógł dostać ataku duszności praktycznie w każdej chwili. 3 razy dziennie brał przez to medykamenty przepisane przez lekarza, jednak był tak roztargniony, że zapominał to robić regularnie. Wiedziałam, że nieprzestrzeganie zaleceń doktora mogło skończyć się dla niego uduszeniem. Zdarzyło się kilka razy, że ojciec nie mógł złapać tchu w środku nocy i potrzebował kogoś, kto czuwałby nad jego stanem przez całą dobę. Dlatego zrezygnowałam z podjęcia kształcenia w akademii, przekreślając tym samym szansę na zrobienie naukowej kariery. W Hollow Crown zostawali tylko sędziwi starcy mieszkający tu przez całe życie, hołdujący ojcowiźnie rodziny oraz ci, którzy nie mieli planu na swoje życie. Podejmując decyzję o opiece nad ojcem, podpisałam jednocześnie na siebie wyrok życia jako starej panny. Nie było w miasteczku niemal żadnego młodzieńca w moim wieku, który by nie opuścił tej dziury. Poza synem państwa Jonesów, o którym mówiło się, że prowadzi żywot hulaki i moczy mordy. Pogodziłam się już z faktem, jaki los mnie czeka. Chociaż czasem, zatopiwszy się w którejś z lektur ojca, zaczynałam marzyć o zakochanych bez pamięci poetach i artystach o wrażliwych duszach. Dni upływały jednostajnie i monotonnie, w akompaniamencie rutyny. Jedyną moją odskocznią od pracy były domowe obowiązki, a z kolei od nich uciekałam w stronnicę ilustrowanych wolumin z najwyższych półek regałów. Czas odliczałam, obserwując, jak gałęzie wysokiego dębu w ogrodzie powoli kupią złote liście. Szarość i nuda stały się moimi stałymi towarzyszami. Stan ten odmienić się miał szybciej, niż przypuszczałam. Dokładnie 31 października, zdejmując koszulę ojca z sznura na pranie na balkonie, zobaczyłam nietypowy widok. Szwirową drogą przejeżdżał samochód. Nie był to jednak wóz Davisa, a zagubieni turyści zwykle przemieszczali się średniej jakości i wielkości pojazdami, często zachlapanymi błotem przy kołach. Ten samochód był zupełnie inny. Doskonale czarny, jakby inne kolory, czy nawet odbarwienia bały naruszyć się powierzchnię matowego lakieru. Lakieru, który zdawał się pochłaniać całe światło dookoła i ciągnąć za sobą jakąś tajemniczą aurę niesamowitości. Było już po zachodzie słońca, co tylko potęgowało wrażenie, że samochód sprowadzał za sobą mrok. I tylko 2 przednie reflektory przecinały zimnym, białym światłem mgłę, która jakby z przestrachem się rozstępowała. Szyby były przyciemnione tak, że nie mogłam dostrzec nawet zarysu kierowcy. Jednak zauważyłam, że wóz zaczął zwalniać w pobliżu naszego domu. Ku mojemu zdumieniu jednak wcale nie zatrzymał się przy ogrodzeniu i nikt zbłąkany nie wysiadł, aby zapytać o drogę. A koła skręciły przy starym domostwie na pagórku, tuż w naszym sąsiedztwie. Zamrugałam, niedowierzając. Budynek ten bowiem był pusty od zawsze, marniejąc i odstraszając wyglądem wszystkich, którzy na niego spoglądali. Nawet mój ojciec, spędzając w Hollow Crown całe życie, nie pamiętał, kto mieszkał w tym domu, zanim został opuszczony. I chyba nikt nie wiedział, jak wyglądała sporej wielkości działka z ogrodem, zanim zaczęły porastać ją chwasty, sięgające dorosłemu człowiekowi po pas, a czasem po pierś. Milczałam, niezdolna wydusić z siebie nawet jęku zdziwienia, patrząc na to niezwykłe zjawisko. Tymczasem drzwi samochodu się otworzyły i z wnętrza wysiadł wysoki mężczyzna, ubrany w czarny, doskonale dopasowany garnitur z gładką koszulą w tym samym kolorze. Z daleka nie zobaczyłam szczegółów, ale wyraźnie widziałam, jak stanął przy samochodzie, przez moment przyglądając się domostwu, a następnie sięgnął po coś, co leżało na tylnym siedzeniu pasażera. Vivien, to już starość i mamo mamy słuchowe? Czy naprawdę gdzieś tu przejeżdżał samochód? A niech mnie!
Jak myślisz, kto to jest? Nie mam pojęcia. Rzeczoznawca? Może ktoś wreszcie doszedł do wniosku, że warto zrównać z ziemią ten nieużytek? Wskazał wolną ręką na upiornie wyglądający w zapadających ciemnościach dom. Pokręciłam przecząco głową, kiedy mężczyzna wyciągnął z wozu walizkę i jakiś przedmiot z kieszeni marynarki. Nie miałam pewności z tej odległości, ale wyglądało to na klucz. W takim razie to szaleniec. Ten budynek to ruina. Nawet gdybym go odnowił, to remont przekraczałby wartość całości. Nie wspominając o tym, że mieszkanie tam to jak samobójstwo. Wewnątrz wszystko musi się sypać po tylu latach. Ktokolwiek to jest, najwyraźniej ma zamiar zatrzymać się tu na dłużej. Jutro mogę się tam wybrać, przywitać tego człowieka. Skoro jest tu po raz pierwszy, pokażę mu okolice i dowiem się, kim jest. Spojrzałam na ojca. Lekko zmarszczył brwi, widząc, że tajemniczy przybysz po zniknięciu w drzwiach starej posiadłości wrócił do samochodu jedynie jeszcze po jedną rzecz. Drewnianą skrzynię. Potem już nie pojawił się w ogóle. Zupełnie jakby zapomniał o reszcie bagaży, albo w ogóle ich ze sobą nie zabrał. Mimo tego, że uważnie się przypatrywałam, w budynku nie zapaliło się żadne, nawet nikłe światło. Czas pokaże. Wracaj już do środka, moja droga. Mamy wyjątkowo chłodny wieczór. Oznajmił szczelniej, okrywając się szlafrokiem i wycofując do wnętrza domu. Chwilę jeszcze stałam w milczeniu, lustrując wzrokiem opuszczoną posiadłość z sąsiedztwa. Ojciec miał rację. Jeżeli ten człowiek przyjechał do Hollow Crown i planował zostać na stałe w tej ruinie, zdecydowanie zasługiwał na miano szaleńca. Nazajutrz rano wybrałam się do tajemniczego mężczyzny. Nie byłam pewna, czy go zastanę, bo czarny wóz wciąż stał zaparkowany na podjeździe, ale wszystkie okna były zasłonięte ciężkimi, ciemnymi firanami. Budynek, podobnie jak ogród, były w tak fatalnym stanie, że chyba nawet dla bezdomnych nie byłby interesującą opcją do spędzenia noclegu. Dom przerażał, ale przez tyle lat mieszkańcy miasteczka przyzwyczaili się do tego, że po prostu tu był, mimo że nie pasował. Był podobny do plamy farby, wylanej nieopatrznie przez malarza na już zakończony obraz. Przed wejściem znajdowały się schodki, po których wchodziło się na podest, ciągnący się niemal przez całą szerokość budynku. Był on zabudowany deskami, sięgającymi dorosłemu człowiekowi mniej więcej do pasa. Powstały w ten sposób balkonik łączył się z dachem czterema kolumienkami, odsłaniając jednocześnie cztery brudne okna. Po prawej widniały wielkie odrzwia, zwieńczone mosiężną framugą, masywną klamką i kołatką w kształcie paszczy wilka. A z lewej strony dom zakończony był okrągłą, strzelistą wieżyczką. Posiadłość miała tylko jedno piętro, ale wieżyczka, nieco wyższa niż całość domu, prawdopodobnie dzieliła się jeszcze na dodatkowe półpięterko, na co wskazywały zabite deskami okrągłe trzy okienka. Budynek był ceglany, ale obłożony rozsypującą się drewnianą elewacją, która może niegdyś była biała. Jednak czas zrobił swoje i teraz tylko w kilku miejscach sporadycznie widać było odpryski dawnego koloru. Ogród natomiast, teraz przykryty złoto-czerwonym dywanem z opadających liści dębów rosnących po obu stronach domu, był zapuszczony i majaczyły w nim mroczne cienie. Krzaki i karłowate drzewka porastały całą powierzchnię, a chwasty, których było znacznie więcej i trzymały się znacznie lepiej niż pozostałe rośliny, wdzierały się nawet na wysypaną żwirem ścieżkę, prowadzącą od bramy wjazdowej na wprost aż do stopni wejściowych. Działka zaś była ogrodzona wysokim, pomalowanym na czarno, nieco zardzewiałym płotem, które stanowiły proste, zaostrzone u góry, kute przęsła. Z lekkim wahaniem pchnęłam pręty i po chwili bramka ustąpiła, dając znać o wtargnięciu przybysza skrzypieniem, które obudziłoby umarłego. Kołatka wydała nieco dudniący dźwięk. Stuknęłam dwa razy, ale nikt się nie zjawił, aby mnie powitać. Pomyślałam, że może nasz nowy sąsiad jeszcze śpi albo wybrał się gdzieś pieszo. Jednak coś zmusiło mnie, żebym spróbowała ponownie. Kiedy uderzałam w drzwi, wreszcie usłyszałam ciche, miarowe kroki i chyba skrzypienie schodów. Ktoś niespiesznie schodził z piętra. Usłyszałam chrobot klucza w zamku i wrota uchyliły się,
ale jedynie na kilka centymetrów. Przez szparę w nich powstałą nie mogłabym nawet wsunąć stopy. Tak. Odezwał się ktoś po drugiej stronie. Wewnątrz domu panowała niezmącona niczym jednolita ciemność, więc na początku nie dostrzegłam właściciela domu. Ale gdy go usłyszałam, przeszedł mnie dreszcz. Nie potrafiłabym dobrze opisać tego głosu. Mężczyzna brzmiał głęboko, czysto i odrobinę gardłowo jednocześnie. Dość nisko, ale nie przesadnie. Miałam wrażenie, jakby jego struny głosowe okrywał aksamit, kiedy się odezwał. Dzień dobry. Nazywam się Vivian Argus, mieszkam obok. Pomyślałam, że skoro jest pan nowy w okolicy i nie zna pan tu nikogo, przyda się panu ktoś, kto mógłby przedstawić panu sąsiadów i pokazać miasteczko. Uśmiechnęłam się delikatnie i zobaczyłam niewielki ruch za drzwiami. Mężczyzna zbliżył się do framugi drzwi, ale nie dostrzegłam jego twarzy, a jedynie oko, przypominające barwą lody Arktyki. Nigdy wcześniej nie widziałam tak jasnego błękitu. Christopher Blackwood, bardzo to uprzejme z pani strony. Chętnie skorzystam z propozycji, jednak dopiero po zachodzie słońca. Już spieszę z tłumaczeniem. Cierpię na bardzo rzadką chorobę skóry. Światło słoneczne powoduje u mnie natychmiastową gorączkę i bolesne poparzenia, które sprawiają, że skóra odchodzi mi całymi płatami. W miarę możliwości staram się unikać przebywania poza domem w dzień. Dlatego też najmocniej przepraszam, że nie zaproszę pani do środka, ani nie wyjdę do niej na zewnątrz. Wolałbym uniknąć nawrotu choroby. A dla pięknej damy zapewne żadną przyjemnością jest przebywanie w zupełnie ciemnym domu, podczas gdy pogoda jest tak śliczna. Jeżeli nie ma pani nic przeciwko, z przyjemnością zapukam dziś do jej drzwi, kiedy tylko zaświeci księżyc. Oczywiście, rozumiem, jeżeli uzna pani to za zbyt późną porę. Skądże? W takim razie do zobaczenia, panie Blackwood. Niesamowitym jest poznać człowieka, nie znając jego twarzy. Czułam się niczym Christine, kiedy spotkała się po raz pierwszy z upiorem, jeszcze wtedy nie wiedząc, co kryje się pod maską. Tylko, że pan Blackwood nie był nieuchwytnym, mitycznym postrachem z opery, a moim sąsiadem. Nie chciałam na niego naciskać na naszym spotkaniu, które miało odbyć się zaledwie za parę godzin, bo wywnioskowałam dziś ze sposobu jego mowy i zachowania, że mimo wszystko nie był ani zbyt wylewnym, ani śmiałym człowiekiem. Spodziewałam się milczenia z jego strony i przypuszczałam, że spacer po okolicy ograniczy się głównie do mojego monologu. Jednak chciałam wymusić w jakiś sposób na mężczyźnie, żeby chociaż odrobinę uchylił rąbka tajemnicy i opowiedział mi co nieco na swój temat. Vivien? Głos ojca wyrwał mnie z zamyślenia. Tak, tato? Proszę już drugi raz o jeszcze jedną nabierkę. Wybacz. Wstałam, żeby dodać mu zupy. Kiedy odkładałam przykrywkę wazy na miejsce, ojciec złapał mnie za dłoń. Jesteś dziś wyjątkowo nieobecna. Co się stało? Pokręciłam tylko lekko głową, w milczeniu odgarniając kosmyk czarnych włosów za ucho. Czytałaś wyjątkowo płomienny romans? Czy aż tak zaabsorbowała cię wizyta u naszego nowego sąsiada? Jedyną moją odpowiedzią był delikatny rumieniec. No więc? Kto to jest? Nie wiem. Nie wiesz? Nie było cię ponad pół godziny. Zastanawiałem się, czy sam nie powinienem się tam wybrać, bo zacząłem się już o ciebie martwić. Wymieniliśmy tylko kilka zdań. Tak krótkie rozmowy nie zbliżają ludzi, tato. Dowiedziałam się tylko, jak ma na nazwisko i że względy fizyczne nie pozwalają mu na opuszczenie domu przed zachodem. Nazywa się Christopher Blackwood. Przez chorobę unika słońca, dlatego obiecał przyjść wieczorem. Podam ci leki i wyjdę maksymalnie na 2 godziny. Nie musisz wciąż przy mnie czuwać, Viv. Twoje życie nie jest zależne ode mnie. Jesteś dorosłą, piękną kobietą i to czas, żebyś mogła mieć możliwość, by robić to, czego chcesz. Bez zamartwiania się o starego ojca. Obiecuję nie zapomnieć uchylić okna przed snem i mieć przy łóżku tabletki w razie ataku. Wróć, o której tylko chcesz, ale wróć. Bo to, że mogę bez ciebie egzystować, nie oznacza wcale, że mogę bez ciebie żyć. Nadal nie powiedziałam nic.
Nie odnalazłam odpowiednich słów. Zamiast tego nachyliłam się i pocałowałam ojca w policzek. Następne godziny spędziłam wykonując swoje obowiązki i w miarę możliwości pomagając ojcu przy pracy. Chociaż twierdził, że mam do kaletnictwa zdecydowanie zbyt delikatne dłonie. Mimo wszystko, nawet kiedy zapewnił mnie, że poradzi sobie beze mnie w nocy, miałam wątpliwości. Średnio na godzinę przed zapadnięciem zmroku powiedział jednak jeszcze raz, żebym się nie przejmowała i wysłał mnie do lustra przy toaletce, żebym zaróżowiła policzki i przebrała się w bardziej stosowny strój. Kiedy stanęłam u góry schodów, zamurowało mnie. Człowiek, o którym myślałam, że może być w wieku mojego ojca, okazał się być wyższym od niego o głowę szczupłym młodzieńcem, maksymalnie 10 lat starszym ode mnie. Miał wyraźne kości policzkowe, ale łagodnie zarysowaną szczękę, którą pokrywał kilkudniowy zadbany zarost. Pod idealnie prostym nosem, delikatnie tylko zaróżowione wargi, teraz unosiły się w uśmiechu, delikatnie odsłaniając perłowo-białe zęby. Dla kontrastu, starannie uczesane włosy miał czarne, niczym krucze pióra. Mężczyzna, tak jak wczoraj, miał na sobie idealnie czarny strój, zlewając się tym samym ubiorem z mrokiem nocy. Jego skóra natomiast, zapewne przez unikanie światła słonecznego, była praktycznie śnieżno-biała. Gdyby ktoś postanowił go namalować, inne farby niżeli czerń i biel i błękit nie byłyby mu potrzebne. Panno Argus? Dobry wieczór. Pozwoliłem sobie opowiedzieć o tobie kilka słów, Viv. Pan Blackwood wyjawił mi właśnie powód, dla którego zawitał do Hollow Crown. Można powiedzieć, że sprowadziła mnie tu chęć ucieczki przed ogromnym nieszczęściem, jakie mnie spotkało. Rozumiem, że dla sąsiadów wielce zaskoczeniem może być przybysz, który kupuje dom w stanie nadającym się do zrównania z ziemią. Ale potrzebowałem czegoś, na czym mógłbym skupić moje myśli i oderwać się od fali nostalgii. Nie samym wspomnieniem żyje człowiek. Pan Nathan został już przeze mnie wtajemniczony z grubsza w moją prywatną sytuację. Ale jeśli panna również sobie tego życzy, nie omieszkam wyjaśnić wszelkich wątpliwości. Mam świadomość, że obcy człowiek w miasteczku, w którym wszyscy od lat się znają, może budzić wątpliwości. Jeszcze raz przepraszam za porę naszego spotkania. Obiecuję odprowadzić pańską córkę pod same drzwi. Dobrze wiedzieć, że najważniejsza kobieta w moim życiu będzie w odpowiednich rękach. Służę swoim ramieniem. Mężczyzna delikatnie wyciągnął je w moją stronę, łagodnie zgiąwszy uprzednio w łokciu. Po chwili wyszłam z nim na główną drogę, trzymając go pod rękę. Do centrum całego Hollow Crown. Miasteczko nie ma odnóg ani osiedli. Po obu stronach tej trasy znajdują się domy. Jak już pan pewnie zdążył się zorientować, dość nierówno rozmieszczone. Z tego powodu naprzeciwko pańskiego mieszkania widnieje mur z drzew, a ja i ojciec mamy sąsiedztwo z ukosa, nie z naprzeciwka. Budynki mieszkalne kończą się przy dzikiej jabłonce, do której później dojdziemy. Następnie będzie kilka sklepików, a potem znowu domy, które zakończą się razem ze ścianą lasu. Jak pan zauważył, to naprawdę małe miasteczko. Wszelkie ścieżki poza drogą, którą idziemy, są nieprzejezdne dla samochodów ani powozów i prowadzą w zarośla. Jeśli nie rozdrapię w ten sposób zabliźnionych ran, czy mógłby mi pan opowiedzieć, w jaki sposób znalazł się pan akurat tutaj? Oczywiście. Przepraszam z góry, jeżeli będę plątał się w składnej mowie. Od tego zdarzenia minęły dopiero 3 miesiące i wciąż jeszcze oswajam się z sytuacją. Mój ojciec był Anglikiem, ale matka pochodziła z Rumunii. Właśnie tam się urodziłem. Nie będę panny zanudzał historią tego kraju, ani krainą zwaną Siedmiogrodem, gdzie przyszedłem na świat. Przejdę od razu do punktu, w którym mój ojciec postanowił wyjechać z kraju ze swoim pierworodnym, jedynym synem, ze względu na epidemię cholery. W ten sposób straciłem matkę. Zamieszkaliśmy tutaj, kiedy miałem kilka lat. Szybko nauczyłem się języka i skończyłem szkołę wyższą. Ojciec wreszcie zmarł, a ja, zrozpaczony po utracie jedynej rodziny, znalazłem ukojenie w ramionach pewnej kobiety.
których personaliów ze względu na to, co się między nami wydarzyło, wolałbym tu nie przywoływać. Byłem zakochany po raz pierwszy, naprawdę bez pamięci. Ta sama kobieta zaledwie pół roku później odeszła ode mnie do kochanka, zostawiając mnie ze zniszczonym zaufaniem i cierpiącym sercem. Minęło sporo czasu, nim znowu dopuściłem do siebie uczucie miłości. Miała na imię Sophie. Ożeniłem się niemal natychmiast. Była najsłodszą istotą, z jaką kiedykolwiek obcowałem. Odebrał mi ją wypadek. Zginęła pod kołami wozu konnego. Przykro mi. To ulga móc komuś wreszcie o tym powiedzieć. Po jej tragicznej śmierci zamknąłem się w sobie i bardzo mocno przeżyłem żałobę. Opuściłem Londyn, gdzie we dwoje mieszkaliśmy i bardzo chciałem odnaleźć spokój. Hollow Crown wydawało mi się do tego miejscem idealnym. To miejsce mi obce, gdzie nic nie rozbudza we mnie bolesnych wspomnień. Przyjechałem tu, zostawiając całe moje poprzednie życie u jej boku, za sobą. Jedynie z bagażem podręcznym i walizką z ubraniami. Nie chciałem, aby stare meble czy pamiątki po niej mi o niej przypominały. Potrzebowałem wyciszenia, a w wielkim mieście nie mogę na to liczyć. Ojciec handlował za życia nieruchomościami. Odziedziczyłem ten interes i dzięki niemu zarabiam na chleb. Dysponuję dość pokaźnym majątkiem i nie posiadam dziedzica, któremu mógłbym go zapisać, więc włożenie części pieniędzy w remont domu nie jest dla mnie kłopotem, a sposobem na zajęcie umysłu. Wobec tego przyjechał pan w doskonałe miejsce. To bardzo spokojne miasteczko. Pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że nieco nudne. Nic się tu nigdy nie dzieje, a ludzie nie wchodzą sobie w drogę. Jeżeli nie przeszkadza panu odosobnienie oraz odrobinę zaściankowe poglądy mieszkańców, będzie się tu panu żyło jak we śnie. Proszę mi uwierzyć. Swego czasu naprawdę wiele podróżowałem i widziałem przeróżne zachowania ludzi. Więc brak nowoczesności absolutnie nie stanowi dla mnie problemu. Podobnie jak położenie geograficzne. Właściwie cieszę się, że sąsiadują z tym miejscem niemal wyłącznie drzewa i góry. Przypomina mi to o moim ojczystym kraju. Mijaliśmy kolejne domy, a ja mówiłam mu o rodzinach w nich mieszkających, aż wreszcie na chwilkę przystanęliśmy przy starej dzikiej jabłonce, w punkcie, gdzie zaczynały się sklepiki. Światło księżyca w pełni oświetlało drzewo bladą poświatą, sprawiając, że wszystkie pozostałe na niej liście, których jeszcze nie zdmuchnął jesienny wiatr, wyglądały jakby posypane srebrnym pyłem. Tutaj kupi pan wszelkie produkty spożywcze. A obok pan Harbour handluje obuwiem. Naprzeciwko jest bar, gdzie spotka pan większość mężczyzn w godzinach popołudniowych. Są jeszcze dwa sklepy z odzieżą, vis-a-vis. Obok jest kwiaciarnia, którą prowadzi małżeństwo Baggett. Ich syn w przyszłym roku rozpocznie pierwszą klasę. Nie musimy iść aż tak daleko. Szanuję poglądy innych ludzi, ale sam nie praktykuję religii. Jest pan ateistą? Tego nie powiedziałem. Po prostu nie odczuwam potrzeby wybierania się do miejsc kultu. Wyznanie to bardzo indywidualna sprawa. Prawda, panno Argus? Najbliżej kapliczki mieszka wdowa Roosevelt. Jej mąż zmarł jeszcze zanim się urodziłam. Jest najstarszą mieszkanką i liczy już 97 lat. Jest przygłucha i nie słyszy, co się do niej mówi. Ale ma podobno bardzo dobry wzrok, więc nie zwróci uwagi, jeżeli mijając ją wypadnie panu z głowy, by powiedzieć jej dzień dobry. Ale gdy dostrzeże brak ukłonu, zapamięta to do końca życia. No, to już wszyscy. Prawie wszyscy. Pominęła pan na ten budynek. A skoro tak skrupulatnie zostały mi opisane wszystkie rodziny i miejsca, mniemam, że nie wypadło jej to z głowy. Kto tu mieszka? Małżeństwo Jones z synem. Pana Jonesa stale nie ma w domu, bo pracuje w polityce, na stanowisku podsekretarza głównego. A pani Jones choruje na lekką demencję. Mają syna Howarda, ale szkoda pańskiego czasu, by o nim mówić. Chyba nie pała panna do niego sympatią.
Nie, odkąd będąc pijanym wszedł na nasze podwórko i wykrzykując nieprzyzwoite rzeczy, wpadł na sznurek z dopiero co upraną pościelą ojca. Jest 2 lata starszy ode mnie, a zachowaniem przypomina rozwydrzone dziecko. A nie dorosłego, ale z jakiegoś powodu twierdzi, że jest dla mnie odpowiednią partią. W miasteczku nie ma zbyt dobrej opinii. I jedyna miłość, z jaką jest kojarzony, to miłość do wody ognistej. Nie wyszłabym za niego, nawet gdyby był ostatnim mężczyzną na tej planecie. Jak najbardziej rozumiem tę decyzję. Jeżeli ten człowiek byłby wobec panny zbyt nachalny, zawsze może zwrócić się panna do mnie. Zrobię, co w mojej mocy, nawet jeśli będzie to dla mnie oznaczało poparzenia słoneczne. Bardzo to doceniam. Cała przyjemność po mojej stronie. To ja dziękuję. Cieszę się, że mogłam przespacerować się w towarzystwie kogoś o tak nienagannych manierach. Książę Ciemności jest dżentelmenem. Czytał pan Szekspira? No, warto znać literaturę klasyczną. Jeżeli będzie panna czegoś potrzebowała, albo po prostu znajdzie ją ochota na rozmowę, wystarczy zapukać. Dobranoc, panie Blackwood. Dobranoc, panno Argus. Kiedy przekręciłam zamek w drzwiach, wysoki zegar z wahadłem stojący w korytarzu zaczął wygrywać melodię. Wybiła północ. Założę się, że nigdy nie spotkałeś kogoś takiego. Kończyłam ścierać kurze w zakładzie ojca, kiedy ten wykonywał dziurki w gotowych paskach z ozdobnymi klamrami. Zapytał mnie już przy śniadaniu o spotkanie z nowym sąsiadem i o godzinę, o której mnie przyprowadził, więc po nabożeństwie ze szczegółami relacjonowałam mu nasz spacer. Wnioskuję, że cię zaintrygował. Był podróżnikiem. Ciebie by to nie zaciekawiło? Wyobraź sobie tylko, jak ogromną część świata widział i jak ciekawe opowieści może teraz wysnuć. Skądinąd zachowuje się zupełnie odmiennie niż wszyscy ludzie, których spotkałam do tego czasu. Młodzieńcy w zbliżonym do twojego wieku zwykle korzystają jeszcze z uroków młodych lat, Vivię. A z rozmowy, jaką przeprowadziłem z panem Blackwoodem, wynikało, że jest od ciebie tylko 8 lat starszy. Myślę, że wdowi stan mógł przeinaczyć mu nieco punkt widzenia i sprawić, że stał się dojrzalszy. Utrata ukochanej osoby to wstrząs, który zostawia blizny, bardzo głębokie blizny. To zawsze zmienia człowieka. Może masz rację. Żal mi tego człowieka, tato. Co mu po pieniądzach i wiedzy, jaką zdobył, skoro nie ma z kim dzielić życia? Sprawia wrażenie ogromnie rozżalonego z powodu samotności. Może dziś wieczorem znowu wybierzecie się na spacer? Skoro pan Blackwood jest tak odosobniony, przyda mu się towarzystwo. Tobie też. Cieszę się, że go polubiłaś. Podoba mi się, że nawiązałaś znajomość z tak ułożonym mężczyzną. Mogłabyś mi przynieść z zaplecza skórę jagnięcą? W poniedziałek będę musiał wyjechać do Mare Lake na targ. Dobrze wiedziałam, że to jest powodem jego niepocieszonej miny, bo niechętnie opuszczał Hollow Crown. Dziś o poranku, kilka metrów od zagrody, od strony lasu, zobaczyłem naszego cielaka. Ciało było tak zmasakrowane, że nie było co zbierać. Jakby wysuszone? Najwyraźniej musiały wrócić tu wilki. Nie wchodź proszę do lasu. Nie zniósłbym tego, widząc, jak leżysz z rozszarpanym przez jakąś bestię gardłem. Kiedy to mówił, rozległ się dźwięk dzwoneczka zawieszonego u drzwi wejściowych zakładu. Pani Michelton przyjechała odebrać torebkę. Po wręczeniu ojcu pieniędzy pochwaliła piękną robotę w kilku słowach i wyszła, mijając się w drzwiach z następną osobą. Do środka wszedł mężczyzna w czarnym stroju i cylindrze z szerokim rondem na głowie. Ręce okrywały mu czarne skórzane rękawiczki, a oczy skrywał za okularami o okrągłych czerwonych szkiełkach. Dzień dobry. Przepraszam za ten niecodzienny strój. Ale tylko w ten sposób mogę opuszczać dom za dnia. Słyszałem, że jest pan wybitnym kaletnikiem. Czy byłby pan w stanie wykonać dla mnie pojedynczą rękawiczkę? Taką jak ta? Musiałem zostawić ją gdzieś podczas pakowania swoich rzeczy. Oczywiście. Jeszcze dziś wieczorem będzie gotowa. Nie musi się pan kłopotać, skoro mieszkamy po sąsiedzku. Wif ją panu zaniesie. Zapłaci pan przy odbiorze. Jestem niewymownie wdzięczny. Panno Argus, chciałbym jeszcze raz bardzo podziękować za pokazanie mi
rozpoczął, ale w tym momencie drzwi otworzyły się ponownie i pojawił się w nich Howard Jones. Jęknęłam na sam jego widok. Średniego wzrostu brunet z kozią bródką i małymi kaprawymi oczkami od razu wlepił we mnie chciwie wzrok. Dobry. Pogoda dziś piękna i tak pomyślałem, że pan nie wi, pewnie się nuży tak w skórach od rana do nocy siedzieć. Jakby tak panna poszła ze mną na zabawę, przyda się pannie rozrywka, bo wreszcie uschną walory, jak tak będzie wciąż w zamknięciu siedzieć. Wybaczy pan, ale jestem zajęta. Mógłbym coś dla ciebie zrobić, młody człowieku? Do pana córki przyszedłem, nie do pana. Czemu panienka ze mną iść nie chce? Zapytał, okrążając ladę. Cofnęłam się. Ojciec wysunął się przede mnie, zasłaniając mnie częściowo. Myślę, że słowo się rzekło, panie Jones. Proszę je uszanować. Pan da spokój, przecież wiadomo, że dziewka wrażeń potrzebuje. Złapał mnie za przegub. Proszę mnie natychmiast puścić! Zareagowałam natychmiast, próbując oswobodzić rękę, ale bezskutecznie. Następny ruch Howarda uprzedził jego nagły krzyk i młodzieniec gwałtownie mnie puścił. Szybko cofnęłam rękę i rozmasowałam lekko zbolałe miejsce. Jednocześnie zobaczyłam, jak schowana w czarnej rękawiczce dłoń z olbrzymią siłą złapała Jonesa za lewy bark. Skoro dama mówi nie, oznacza to nie. A skoro jej ojciec daje do zrozumienia to samo, to wyraźny znak, że nie jest pan mile widziany. I właściwym posunięciem będzie dyskretne wycofanie się i przeprosiny za narzucenie. Howard chciał się wyrwać z uścisku, ale pan Christopher zacisnął uchwyt. W barku mężczyzny coś niebezpiecznie chrupnęło. Zostaw mnie pan! Proponować już wyjścia z kulturą nie można? A w ogóle za kogo się pan uważa? To nie jest moja wina, że ta mimoza dotknąć się nawet nie pozwala. Do kultury panu daleko i uważam się prawdopodobnie niesłusznie i na wyrost za przyjaciela. To się pan spóźniłeś, bo ta kobyła już jest moja! Bark Howarda złamał się pod naciskiem pana Blackwooda tak, że kość przebiła skórę i wystawała teraz ponad jej powierzchnię, niczym cmentarny krzyż. Przeszedł mnie dreszcz przerażenia i gdyby nie tata, który złapał moją dłoń, zapewne bym spanikowała. Jeden błąd jest do wybaczenia, ale obrazy kobiety w jej obecności, w jej miejscu pracy i w dodatku w towarzystwie jej rodziciela, nie można już tak łatwo puścić w zapomnienie. Proszę potraktować to wydarzenie jako ostrzeżenie i nie zbliżać się do panny Argus bez jej zgody. Zakończył, puszczając Jonesa i jednocześnie cofając się dwa kroki, równo z chwilą, kiedy po ramieniu i piersi Howarda spłynęły pierwsze krople krwi. Pan Blackwood błyskawicznie przyłożył sobie białą chusteczkę do nosa, jakby czuł obrzydzenie na samą myśl, że może poczuć metaliczną, nieprzyjemną woń posoki. Natomiast mój niedoszły adorator od siedmiu boleści, krzycząc wyzwiska i trzymając się za zraniony bark, wycofał się do drzwi. Popatrzyliśmy z ojcem na pana Christophera w osłupieniu. W Rumunii ta sztuczka jest bardzo popularna, powiedział, odrywając chustkę od nosa w momencie, kiedy za Jonesem zamknęły się drzwi. Prawdopodobnie zauważył nasz pytający wzrok. Niewiarygodnym dla nas było, z jaką łatwością po prostu zgniótł kości dorosłego człowieka przy pomocy tylko jednej dłoni. Byliby państwo w stanie zrobić to samo przy wcześniejszym przestudiowaniu anatomii. W kości barku jest pewien punkt, w którym przy odrobinę mocniejszym nacisku kość się kruszy. Potem wystarczy odpowiednio przesunąć palec, by złamanie się... Wyjaśnił, ale przerwał, widząc, że gwałtownie pobladłam. To nieistotne. Najważniejsze, że jest panna cała. I zapewniam, że pan Jones teraz dwa razy pomyśli, nim się zbliży. O zachodzie słońca ojciec skończył pracę nad rękawiczką dla naszego sąsiada. Tak jak zostało powiedziane, ruszyłam do posiadłości pana Blackwooda, żeby przekazać mu zamówienie. Jak poprzednio, zapukałam do drzwi, ale tym razem nikt nie otworzył. Za domem. Zeszłam ze ścieżki i lekko podwijając suknię, przedarłam się przez krzaki i wysokie zarośla, aby z tyłu działki zobaczyć pana Blackwooda, stojącego na wysokiej drabinie, opartej o konar dębu. Przybijał coś młotkiem do drzewa. Dobry wieczór. Panno Argus,
Proszę popatrzeć. Zamówiłem już takich 30 i przybiję je do każdego drzewa. Wiosną to będzie najbardziej umuzykalniony ogród w miasteczku. Umuzykalniony? Te budki są wydrążone. W środku jest ciepło i sucho, a przez otwór nie dostanie się wilgoć, ani nie zmieści się kocia łapa. I co najważniejsze, wiatr nie zrzuci ich z drzewa. Wewnątrz ptaki mogą wybudować gniazdo i trzymać pisklęta, nie bojąc się o ich bezpieczeństwo. To wielce szlachetne z pana strony. Zawsze miałem słabość do żywych istot. Zwłaszcza tych najbardziej kruchych i bezbronnych. Przyszłam oddać panu rękawiczki. Tata prosił, żebym przekazała pozdrowienia od niego. Ogromnie dziękuję. Pan Nathan jest wyśmienitym kaletnikiem. Leżą doskonale. Pochwalił i sięgnął do kieszeni, wręczając mi zwinięty w rulonik plik banknotów. Rozwinęłam go zaskoczona. Ależ, panie Blackwood, tutaj jest 3 razy więcej niż kwota, na jaką się umawialiśmy. Zgadza się. Cena kolejno za wykonanie nietypowego zamówienia, ekspres i doręczenie wprost do odbiorcy. Proszę przyjąć. Nie dopuszczę odmowy. Z każdym dniem pan Blackwood zadziwiał i intrygował mnie tylko mocniej. Im więcej się o nim dowiadywałam, tym bardziej mnie ciekawił. Ponadto był wspaniałym rozmówcą, z którym przyjemnie się konwersowało. Płaszczyzną, na jakiej szczególnie interesująco prowadził dyskusję, była literatura. Potrafił cytować z pamięci Szekspira i Sterna. Znał setki dzieł, od antyku do współczesności. I chętnie odwoływał się do poezji, układając wypowiedzi. Księżycowe spacery u jego boku i swobodne dyskusje na przeróżne tematy stały się dla nas codziennością. Przyjemnym rytuałem na koniec każdego nużącego dnia. W ten sposób minął nam grudzień i połowa stycznia. Nie dziwiłam się już osobliwościami pana Blackwooda. To, że był odporny na bardzo niskie temperatury i podczas gdy ja ubierałam futro od ojca, on przechadzał się po śniegu w cieniutkim płaszczu, wyjaśnił przyzwyczajeniem do klimatu w ojczyźnie, gdzie zimy były surowe. Natomiast brak obchodów świąt Bożego Narodzenia z jego strony i grzeczna odmowa towarzyszenia nam przy kolacji wigilijnej były uwarunkowane jego przekonaniami religijnymi i uszanowaliśmy jego decyzję. Dom pana Blackwooda odmienił się przez ten czas. Wymieniono i pomalowano na ciemny brąz elewacje. Stawiono nowe, piękne, chyba marmurowe stopnie i odnowiono i wybielono kolumny oraz naprawiono dach, który pokrywała teraz czarna, lśniąca dachówka. Mężczyzna z dnia na dzień wprowadził do posiadłości wykwalifikowanych rzemieślników, którzy, zapewne skuszeni zapłatą, uwijali się jak w ulu. Opuszczona ruina w zaledwie kilkadziesiąt dni odmieniła się w prawdziwą rezydencję. Pan Blackwood nie ujął domowi nuty tajemniczości i teraz jedynym elementem, który nie pasował, był zapuszczony wciąż ogród. Jednakże prace związane z nim musiały zaczekać do wiosny. 17 stycznia opady śniegu były wyjątkowo wysokie. Tego samego dnia pan Jones, ojciec Howarda, wrócił z trwającej szmat czasu delegacji i poinformował milicję z Mary Lake o zaginięciu swojego syna, którego nie widziano na miejscu od 2 dni. Nie dziwi mnie to. Nieodpowiedzialny młodzian pewnie zasnął w jakimś barze, Bóg wie gdzie, albo bawi się w najlepsze w wielkim mieście i stracił poczucie czasu. Albo co gorsza, nie stracił go, ale nie na rękę jest mu zostać przy matce, więc wróci do domu, kiedy skończą mu się pieniądze. Nie powiem, że tęsknię za twarzą Jonesa, ale to niepokojące, nie uważasz? Nie minęłam go w miasteczku od ponad tygodnia. Howard Jones to awanturnik i zawadiaka, a do tego za kołnierz nie wylewa. Dziwię się staremu Jonesowi, że nie posłał syna do wojska. Może tam nauczono by go odpowiedniej dyscypliny. Ach, zresztą szkoda słów. Chyba najwyższa pora wstawić wodę na herbatę, Viv. Pan Blackwood powinien pojawić się lada chwila. Mimo tego, że mieszkaliśmy po sąsiedzku, wcześniej jakoś nie było okazji, żeby zaprosić mężczyznę na pogawędkę bezpośrednio do nas. Podczas ostatniego spaceru z nim wysunęłam propozycję spotkania w naszym domu. Pan Blackwood nieśmiało wyraził aprobatę i obiecał zjawić się następnego dnia o godzinie 17.
Wstawiłam czajnik na ogień i dokładnie minutę później usłyszałam pukanie. Według naszego sąsiada można było nastawić zegarek. Ruszyłam do drzwi i kiedy tylko je uchyliłam, odjęło mi mowę z zachwytu. Mężczyzna trzymał w ręku duży bukiet śnieżno-białych kwiatów, ale co niespotykane, każdy z pęków był zamknięty. Dobry wieczór, panno Argus. To wyraz mojej wdzięczności za zaproszenie. Wskazał wzrokiem na kwiaty i wręczył mi je z uprzejmym ukłonem. Prosto z jednej z moich szklarni. Księżycowe pnącze mają tę szczególną właściwość, że rozkwitają i upajająco pachną dopiero po zmroku. Sama panna zobaczy, kiedy już się ściemni. Nie przestaje mnie pan zadziwiać. Dziękuję. Proszę, ojciec już czeka w salonie. Na pewno to nie kłopot? Nie chciałbym się do państwa wpraszać i zawracać swoją osobą niepotrzebnie głowę. Ależ to czysta przyjemność pana gościć. Panie Blackwood, zapraszam do środka. Dopiero po tych słowach mężczyzna uniósł kąciki ust i wkroczył ze mną do wnętrza domu. Kiedy tylko to uczynił, moją uwagę przykuła następna jego cecha, której się nie spodziewałam. Mianowicie nie rozglądał się po wnętrzu, tak jak dosłownie każdy gość, który przybywał do nas pierwszy raz. Jedną z zaściankowych cech, których szczerze nie cierpiałam, było wścibstwo. Mieszkańcy Hollow Crown zazwyczaj pilnowali swoich spraw, ale nie omieszkali wtykać nosa gdzie popadnie, jeżeli nadarzyła się okazja, by zwiedzić dom sąsiada. Pan Blackwood był daleki od takich zachowań. Zamiast zachłannie pożerać wzrokiem każdy element wystroju, patrzył po prostu w moje oczy, żeby chwilę potem skierować się ku pokojowi, jaki został mu przeze mnie wskazany. Tato, przybył pan? Zaczęłam wchodząc do wnętrza, ale nagle zrobiło mi się ciemno przed oczami, kiedy zobaczyłam, co się stało w salonie. Fotel, na którym siedział ojciec, był przewrócony. On zaś leżał na dywanie, starając się złapać powietrze. Panie Nathan? Słyszy mnie pan? Ma atak! Niech pan otworzy okno! Zawołałam, opuszczając bukiet i biegnąc w panice po puzderko z pigułkami. Byłam przerażona i drżały mi ręce do tego stopnia, że kiedy je wyjmowałam, medykamenty rozsypały się na kuchenną podłogę. Zaklęłam, rzucając się, aby podnieść dwie pastylki. Nalałam wody do filiżanki i przy okazji wilgocąc sobie suknię i przybiegłam z powrotem do salonu. Pan Blackwood w tym czasie otworzył na oścież wszystkie okna. Przerzucił tatę na plecy i rozpiął mu kamizelkę i koszulę. Ale ten był już siny na twarzy. Nie przyjmie tego. Byłam w prawdziwym szoku, kiedy sąsiad z nienaturalnym wręcz spokojem zatrzymał moją rękę, w której trzymałam leki, odchylając drugą dłonią głowę taty do tyłu. Trzeba go ratować! Krzyknęłam, a w oczach pojawiły mi się łzy. Z nosa ojca wypłynęła kropla krwi. Pan Blackwood, widząc to, zasłonił prędko własny, białą chusteczką. Oczywiście, ale musi pani zrobić dokładnie to, co teraz powiem. Widziałem już podobne przypadki. Oznajmił, mocniej chowając twarz w materiale i lewą ręką zatykając tacie nos. Zabije go pan w ten sposób! Niech pani teraz weźmie wdech. Przyłoży usta do jego i wdmucha tyle powietrza, ile tylko może. Nie myślałam jasno. Nie miałam pojęcia, co to ma na celu, ale wykonałam prośbę. Klatka piersiowa ojca się uniosła, a pan Blackwood na chwilę zwolnił uścisk, po czym kazał mi powtórzyć zabieg. Po trzech takich razach zobaczyłam, że z twarzy ojca znika zasinienie. Teraz tabletki. Pan Blackwood uniósł jedną ręką ojcu głowę, a ja podałam mu szybko lekarstwo wraz z wodą do popicia. Przyjął i po kilku chwilach przestał łapczywie próbować schwycić tlen. Oddech się unormował. Tata spojrzał na sąsiada i chciał coś powiedzieć, ale ten tylko odwrócił wzrok. Niech pan nic nie mówi. Artykułowanie wyrazów to wysiłek, na który w tym momencie pana nie stać. Panno Argus, proszę zetrzeć krew i wrzucić do ognia tę chusteczkę. Wyjął z kieszeni marynarki podobny materiał, jaki cały czas trzymał przy swojej twarzy. Mogę ją dla pana uprać, zaoferowałam, delikatnie zmywając czerwoną ciecz z twarzy ojca. Nie, proszę jednak spalić, wskazał kominek. Nie rozumiejąc tego zabiegu, wstałam i wrzuciłam w płomienie zakrwawiony materiał. Zajął się błyskawicznie i dopiero kiedy cała plama krwi została strawiona przez języki ognia, pan Blackwood przestał zasłaniać swój nos. I w miarę możliwości proszę teraz wstawić się do wody kwiaty i zebrać to, co się wysypało w kuchni. Ja w tym czasie będę nadzorował stan pana Nathana.
Niepewnie na nogach jak z waty wyszłam z salonu. Sama ciężko łapiąc powietrze ze strachu. Zebrałam bukiet, jaki przyniósł sąsiad. Włożyłam go do wazonu i ponownie schowałam w puzderku lekarstwa. Jedno i drugie przyniosłam do pokoju, by ojciec mógł nacieszyć oczy, a w razie nawrotu choroby szybko otrzymać medykamenty. Kiedy wróciłam, ten jakimś sposobem leżał na kanapie. Spojrzałam na pana Blackwooda. Z jego szczupłą sylwetką i wrażliwością, może nie znosił zapachu krwi, nie sądziłam, że byłby w stanie podnieść samodzielnie drugiego człowieka. Nie wypadało mi jednak o to pytać. Widząc, że Nathan spokojnie oddycha, znowu po twarzy pociekły mi łzy, tym razem szczęścia. Popatrz, tato. Przysiadłam przy nim, stawiając na ławie bukiet z kwiatami w zamkniętych pąkach. Pan Blackwood je przyniósł. Rozkwitną po zmroku. Wszystko jest już dobrze. Pogłaskałam ojca po twarzy. Złapał moją dłoń i delikatnie pogładził ją kciukiem. Jak zawsze. Na jego twarzy malowała się olbrzymia wręcz ulga. Ze względu na okoliczności stosowne będzie, jeżeli się oddalę. Jeżeli będą państwo w nastroju, spotkanie przesuniemy na inny termin. Pod warunkiem, że stan pana Nathana się poprawi. Panie Blackwood, niezmiernie dziękuję za pomoc. Bez pana nie dałabym rady podczas tego ataku. Skąd pan wiedział, co robić? Jak wspominałem, znam podstawy anatomii. Miałem dość czasu, by się ich wyuczyć. Podziękowania są zbędne. Pomoc bliźniemu to obowiązek. Proszę dopilnować, aby pani ojciec nie podnosił się z łóżka przez najbliższe dni. Dziś dobrym pomysłem będzie również rezygnacja z rozmowy, która mogłaby odebrać mu siły. W razie kłopotów wie pani, gdzie mieszkam, panno Argus. Vivien, przystanął wciąż tyłem do mnie. Dopiero po kilku sekundach przekręcił lekko głowę, by spojrzeć na mnie przez ramię. W jego oczach zobaczyłam nadzieję, zupełnie jakby ktoś rozpalił iskrę na pokrytej lodem tafli jeziora. Christopher. Zatem dobranoc, Vivien. Dobranoc, Christopher. Tego samego dnia, kiedy zasnął na sofie, pozostawiłam okna lekko uchylone i okryłam go dodatkowym kocem, żeby nie zmarzł przez styczniowe mrozy. Próbowałam zasnąć w swoim pokoju, ale to zdarzenie sprawiło, że nie mogłam zmrużyć powiek i tylko przewracałam się bez celu z boku na bok. Zrezygnowana poczułam, że po takiej dawce wrażeń muszę odetchnąć, więc otworzyłam drzwi balkonowe i mimo delikatnie sypiących płatków śniegu wyszłam na zewnątrz w samej tylko nocnej koszuli. Księżyc oświetlał malowniczo okolice, ale jego blask jakby skupił się na domu Christophera. Widok z balkonu rozciągał się na jego posiadłość, więc mimowolnie dostrzegłam ruch wewnątrz budynku. W nocy mężczyzna pokuszał się o lekkie rozsunięcie zasłon, dlatego mogłam dostrzec, jak teraz okrążył stół jadalny, na którego krańcu stał pusty kryształowy kieliszek. Christopher napełnił czarkę szkarłatnym płynem ze smukłej butelki z zielonego szkła do pełna i uniósł naczynie do ust, spijając niespiesznie zawartość. Doszłam do wniosku, że sytuacja z tatą sprawiła, iż mimo, że przy nas zachowywał zimną krew, tak naprawdę przejął się losem taty do tego stopnia, że teraz, podobnie jak ja, miał kłopoty ze snem i postanowił wychylić kieliszek czerwonego wina, by zaznać spoczynku. Uśmiechnęłam się delikatnie, obserwując go. Byłam wdzięczna, że był na miejscu. Wolałam nawet nie myśleć, jak skończyłby mój biedny ojciec, gdyby pan Christopher spóźniłby się z wizytą albo ją odwołał. Cieszyłam się, że finał wyglądał w ten sposób. Uniosłam wzrok ku niebu, przymykając oczy i biorąc głęboki oddech, napełniając płuca zimnym, ostrym powietrzem. Łagodnie sypiące, drobne płatki śniegu zatrzymywały się na moich włosach, a ja poczułam lekki dreszcz spowodowany chłodem. Już miałam wracać do środka, kiedy na tle rozgwieżdżonego nieba zobaczyłam wróbla, wlatującego do ptasiego domku, przybitego do wysokiego dębu. Lekko ściągnęłam brwi. Mogłam przysiąc, że akurat w tej budce mieszkała sikorka. Ostatecznie wzruszyłam tylko nieznacznie ramionami i schowałam się w pokoju, zamykając balkon i zasłaniając firany. Stan ojca się ustabilizował przez następne dni i znów mógł mówić.
ale kategorycznie zabroniłam mu podnosić się z sofy. Bałam się, że zrobienie kilku kroków albo zdenerwowanie sprawią, że znowu zabraknie mu tchu. I tym razem nie skończy się to już tak dobrze. Więc nie odstępowałam go nawet na moment. Problemem stało się to, że podczas gdy chorował, jego zakład kaletniczy musiał zostać zamknięty do odwołania. A co za tym szło, zostały wstrzymane też nasze dochody. Zaczęłam spisywać wszelkie wydatki i prawie każdą chwilę zastanawiałam się, co powinnam zrobić, bo absolutnie nie mogłam pozwolić mu pracować. Ale sama też nie mogłam tego robić, bo schorowany mężczyzna teraz już nie mógł pozostawać bez nadzoru i całodobowej opieki z mojej strony. Postradałabym zmysły, gdybym miała świadomość, że przez moje zaniedbanie stałaby się mu krzywda. Potrzebował nieustannej pielęgnacji, mimo że uparcie twierdził, że nic mu się nie stanie, jeżeli się podniesie, jednocześnie dysząc ciężko po każdej dłuższej wypowiedzi. Viv, wyszeptał któregoś popołudnia, kiedy karmiłam go powoli gorącą zupą. W powietrzu unosił się zapach choroby, przemieszany z wonią gotowanych warzyw, mimo że okna wciąż były uchylone. Wziął głębszy wdech i zaczął mówić. Nie mogę zapewnić cię, co się ze mną stanie, córeczko. Przeznaczenie jest znane tylko Stwórcy, więc niezależnie od tego, ile czasu mi jeszcze zostało, chciałbym, żebyś znała moją wolę. Zauważyłem, że ty i pan Christopher macie się ku sobie. Jeżeli ten młody człowiek zdecyduje się poprosić cię któregoś pięknego dnia o rękę, a mnie nie byłoby już na tym świecie, wiedz, że macie moje błogosławieństwo. Chciałbym bardzo dożyć dnia, w którym mógłbym zobaczyć cię na ślubnym kobiercu i chciałbym też, żebyś wyszła za kogoś, kto będzie cię szanował i u boku kogo będziesz czuła się bezpieczna. W piersi pana Blackwooda bije szlachetne serce i to, że wciąż żyję, jest na to dowodem. Musisz wiedzieć też, że po mojej śmierci nic cię tu już nie trzyma. Rozumiem, że Hollow Crown to nie jest miejsce twoich marzeń. Nie zważaj na słowa ludzi o ojcowiźnie i te bzdury na temat tradycji. Jeśli tylko tego zapragniesz, wyjedź stąd, dziecko. Chcę, żebyś była szczęśliwa. To moje jedyne i ostatnie życzenie. Odgrzej resztę zupy na kolację. Teraz muszę odpocząć. Przymknął powieki i zasnął głęboko kilka minut później. Siedziałam przy nim nieruchomo z miską na kolanach przez prawie godzinę, nim zebrałam się w sobie, żeby wstać, już z zimnym półmiskiem. Zanim opuściłam pokój, ucałowałam jeszcze po rany z marszczkami czoło mężczyzny. Christopher od uratowania mojego ojca przychodził do nas regularnie, każdego popołudnia, pytając o samopoczucie i dotrzymując towarzystwa. Kiedy gotowałam tacie posiłek albo sprzątałam, to on nad nim czuwał i zabawiał opowieściami o folklorze z Rumunii, swoich licznych podróżach albo literaturze. Czasem po prostu przynosił ze sobą jakąś powieść lub pożyczał pozycję z naszego regału i na głos czytał Nathanowi, aby umilić mu czas. Zaś każdego późnego wieczoru, kiedy sąsiad wracał do swoich nocnych spraw, księżycowe pnącza stojące na ławie przy sofie rozwijały płatki, ukazując naszym oczom duże, białe kwiaty o delikatnych płatkach, przeciętych liniami tworzącymi pięcioramienną gwiazdę. Ich zapach był nieco słodkawy i upojny. Tata go uwielbiał. Niezwykły prezent od Christophera wymagał jedynie regularnej wymiany wody w wazonie na świeżo, by rośliny cieszyły oczy i serce swoim pięknem. Dziś również, równo w chwili, gdy zegar wybił 17, znów rozległo się delikatne pukanie do drzwi. Ale tym razem po tradycyjnym już ucałowaniu mojej dłoni na powitanie, pan Christopher nie skierował się do salonu, by powitać ojca, ale wziął mnie na stronę. Wybacz mi, Vivien. Dziś nie mogę odbyć wizyty. Co się dzieje? Syn państwa Bucket zaginął. Całe miasteczko bierze udział w poszukiwaniach. Obiecałem jego rodzicom, że zrobię co w mojej mocy, aby im pomóc. Co? Jak to się stało? Zniknął podczas zabawy w śniegu za domem, blisko lasu. Wiem, że teraz cała twoja uwaga jest przekierowana na ojca i nie bierzesz tak czynnie udziału w życiu miasteczka.
a ja nie chciałem was niepotrzebnie martwić. Ale podejrzewamy wilki. Ludzie zgłaszali już wielokrotnie, że pojedyncze zwierzęta z ich gospodarstw były brutalnie rozszarpywane, podczas gdy dookoła widniały tropy dzikiego zwierzęcia. Ginęły głównie młode bydlęta i cielęta, ale odnaleziono też dwa martwe psy i kilka bezpańskich kotów. Niech los ma w opiece młodego Bucketa. Żywię szczerą nadzieję, że rychło go odnajdziemy i nie spotkał go ten sam los. Przepraszam za okoliczności, w jakich to mówię. Wiem, że zmagasz się z trudną sytuacją, ale uznałem, że powinnaś wiedzieć. A nie chcę, aby pan Nathan był narażony na bodźce, które mogą pogorszyć jego stan zdrowotny. Zamurowało mnie. Takie sytuacje w Hollow Crown się nie zdarzały. Wilków, z tego co wspominał ojciec, nie było tu od dawna, ale ślady na śniegu wyraźnie sugerowały co innego. Miasteczko zawsze było też wolne od wszelkiego rodzaju przestępstw oraz zaginięć. Wyjątkiem był Howard Jones, którego do tej pory nie odnaleziono, ale krążyły plotki, że podobno uciekł z domu rodzinnego z niedawno poznaną dziewczyną i widziano ich razem w pociągu do Londynu. Naprawdę mi przykro, ale sumienie nie da mi spokoju, jeżeli nie spróbuję odnaleźć tego dziecka. Rozumiem. Nie przejmuj się. Mam nadzieję, że syn Bucketów szybko się odnajdzie. Przekażę ojcu, że musiałeś pilnie wyjechać. Proszę tylko, żebyś był ostrożny. Jeżeli to rzeczywiście sprawka wilków, to... Nie martw się o mnie. Będziemy szukać do skutku. Zobaczyłam go ponownie dopiero 3 dni potem, przez okno w kuchni, jak wracał z poszukiwań. Była czarna noc, a jego lśniące buty zostawiały delikatne ślady na śniegu. Kolor jego bladej skóry zlewał się z białym puchem dookoła. Wywnioskowałam, że musiał być ogromnie zmęczony po codziennym przeczesywaniu lasu, razem z resztą mieszkańców. Nie kryłam zdziwienia, kiedy odwrócił się, aby zamknąć za sobą furtkę, a ja miałam okazję mu się przyjrzeć, podczas gdy księżyc oświetlił jego twarz. Nie wyglądał bowiem na wyczerpanego, ani załamanego, wręcz przeciwnie. Jego cera, jak zawsze niczym papier, zdawała się wygładzić, jakby odmłodniał o kilka lat. Usta układały się w delikatnym uśmiechu, a błękitne oczy lśniły. Krok miał sprężysty i pewny. Wyglądał tak, jakby narodził się na nowo. Pomyślałam, że być może zrobili postęp albo młody Bucket się odnalazł, więc oddaliłam się od okna, upewniając się jeszcze, że ojciec śpi i sama poszłam do łóżka, nieco uspokojona. Następnego dnia okazało się jednak, że dziecko jeszcze się nie odszukało i całe Hollow Crown wciąż żyło tą sprawą. Uznałam wtedy zobaczenie Christophera w tak dobrym nastroju za majak nocny, spowodowany własnym zmęczeniem, bo kiedy spotkaliśmy się o zachodzie słońca, był na skraju rozpaczy. Już wtedy wiadomo było, co stało się z młodym Bucketem. Christopher zawitał do nas wyjątkowo ponury, ze zmierzwionymi włosami i posępnym wyrazem twarzy. Po samej jego aparycji już wiedziałam, że musiała mieć miejsce jakaś tragedia. Nie pomyliłam się. Mężczyzna zaproszony przeze mnie do wnętrza usiadł ciężko na krześle przy kuchennym blacie i wyżalił się, że pan Harbor znalazł sznurowany but w małym rozmiarze, zaczepiony o gałązkę w bagnie, głęboko w lesie w kierunku południowo-zachodnim od domu Bucketów. Matka chłopca rozpoznała obuwie swojego syna i zaniosła się lamentem tak straszliwym, że Christopher nie mógł powstrzymać łez. Okazało się, że chłopiec najprawdopodobniej pobiegł za jakimś białym królikiem albo ptakiem. Nieopatrznie zgubił się wśród drzew, biegając w kółko i szukając drogi powrotnej. Nie zauważył grzęzawiska, w którym utonął. Rodzina Bucketów, pogrążona w żałobie, podziękowała wszystkim biorącym udział w akcji poszukiwawczej za pomoc. Najwięcej słów wdzięczności kierując właśnie ku Blackwoodowi, który szukał z olbrzymim wręcz zaangażowaniem. Wspierał załamane małżeństwo i kiedy już wszyscy rozchodzili się do domów, przeczesywał teren samodzielnie, nie zważając na późną porę i mrozy. Tak żałuję, Vivien, wyszeptał Christopher, ukrywając twarz w dłoniach, kiedy wstawiałam wodę na kawę. Po policzku spłynęła mu samotna łza. Czuję, że za mało zrobiłem. Może gdybym bardziej zwracał uwagę na szczegóły. Może powinienem był szukać dłużej.
bardziej, głębiej wśród drzew. To nie twoja wina. Tak po prostu musiało się stać. Nikt nie ma do ciebie żalu. Zrobiłeś najwięcej ze wszystkich. Zawsze pozostaje coś, co człowiek może zrobić lepiej. Usiadłam tuż obok niego i włożyłam mu w jasne, drżące ze zdenerwowania palce filiżankę. Drugą ręką ostrożnie pogłaskałam go po plecach, zdając sobie sprawę, że gest ten jest zdecydowanie zbyt śmiały. Ale po prostu czułam, że takiej bliskości teraz potrzebował. Nie powinieneś już więcej zaprzątać sobie tym głowy. Niech jego dusza spoczywa w pokoju. Los doświadcza nas wyjątkowo ciężko. Ja straciłem żonę, Bucketowi syna, a ty powoli tracisz ojca. Spojrzał na mnie ze współczuciem. Spuściłem głowę. Mówił prawdę. Stan taty ostatnimi czasy gwałtownie się pogorszył. Wezwany na miejsce doktor polecił częstsze dawki leków i pozbawił mnie złudnej nadziei. Nathan powoli umierał i wszyscy o tym wiedzieli, ale każdy bał się wypowiedzieć te słowa na głos. Żeby nas utrzymać, zatrudniłam się w sklepie pani Jenkins, a Christopher częściowo przejął opiekę nad ojcem. Rzadko był z nim kontakt. Niknął w oczach, gasł i coraz częściej zapadał w niespokojny, trudny do przerwania sen, pełen koszmarów. Śpiąc, zawsze mamrotał coś o demonach i siłach nieczystych. Christopher, zaniepokojony tym faktem, zaprzestał wyjawiania mu kolejnych historii folklorystycznych, ale ja przypuszczałam, że podłoże jest inne i w ten sposób manifestował się jego strach przed śmiercią. Nie wiem, co się stanie, kiedy on... Tak bardzo go kocham. Mam czasem wrażenie, że Bóg jest sadystą, który lubi patrzeć na cierpienie swoich dzieci. Niemniej, Vivienne, cały czas masz we mnie oparcie. Tylko on potrafił jeszcze sprawić, że się uśmiechałam. Cała troska, jaką wykazywał, zrozumienie, jakie potrafił wyrazić, jego złote serce i urzekająca osobowość sprawiły, że wreszcie nie mogłam odrzucać od siebie prawdy o swoich uczuciach. Ojciec miał rację. Gorąco pokochałam Christophera Blackwooda. Dziękuję. Dziękuję za to, że zawsze tu byłeś. Wiele ci zawdzięczam. Zrobię wszystko dla twojego szczęścia. Zadeklarował, podnosząc się z krzesła. Byłam prawie pewna, że przespaceruje się po pomieszczeniu, jak miał w zwyczaju. Ale zrobił coś, czego zupełnie się nie spodziewałam. Klęknął przede mną. Vivienne. Mam świadomość, że to złe miejsce i fatalny czas. Ale twój ojciec może nie doczekać lepszego. Chciałbym, żebyśmy byli szczęśliwi. We dwoje. Chciałbym być powodem, dla którego byś się uśmiechała. Nie mogę dłużej walczyć z miłością, jaką zapłonęło do ciebie moje serce. Bałem się następnego zakochania, ale straciłem dla ciebie głowę. Wiem, że stosownym dla ciebie i dla mnie byłoby zaczekać, jednak zważywszy na chorobę Nathana, nie mogę tego robić. Czuję, że nasza przyszłość będzie świetlana i długa, jeżeli tylko zgodzisz się ją ze mną dzielić. W jego dłoni pojawił się pierścionek z czarnym, lśniącym kamieniem. Ceremonia ślubna była cicha i skromna. Pobraliśmy się o północy i księżyc był naszym świadkiem. Na życzenie Christophera ubrałam tę samą białą suknię, którą miałam na sobie podczas naszego pierwszego spaceru. Nie chciał przepychu, tłumu gości i zamieszania. Też wtedy tego nie chciałam. Wystarczyła mi obecność i uśmiech taty, kiedy mówiłam tak, tuż po złożeniu przysięgi. Czułam się tak, jakby nasza miłość była dyskretną tajemnicą. Owocem z rajskiego ogrodu, którego mogliśmy posmakować tylko my. Ze względu na oddalenie mojego męża od kościoła, uroczystość miała charakter cywilny. Ale nie przeszkadzało mi to. A ojciec zaakceptował ten fakt, mimo że w przeciwieństwie do Christophera był bardzo głęboko wierzący. Kiedy położyłam się później w pościeli, a mąż nachylił się nade mną, po raz pierwszy poczułam wtedy, że naprawdę żyję. Pamiętałam, jak trzymał mnie w talii, szepcąc mi do ucha, jak chciałby mnie zakosztować.
Pamiętam wszystkie jego rozgrzewające słowa, czuły dotyk i ciepło jego oddechu na mojej szyi. Pamiętam, jak szeptał, że jestem słodsza niż wszystko, co może zaoferować świat i że jest niesamowitym szczęściarzem, skoro będzie mógł od teraz zachować mnie tylko dla siebie. Jedyną niezrozumiałą dla mnie rzeczą było to, że nie pamiętałam żadnego pocałunku. Czytywałam książki, w których miłość była jak życiodajny ogień rozpalający serca i duszę dwojga ludzi, dając im siłę, by przetrwać razem wszystko. Właśnie w ten sposób czułam się przy Christopherze i stawiałam czoła wszelakim kłopotom. Dzięki temu, że miałam go przy sobie, mniej boleśnie zniosłam fakt, że postępująca w Natanie choroba zwolna zaczynała odbierać mu rozum. Mój najdroższy ojciec, który cenił sobie zawsze rozsądek i wolnomyślicielstwo, z czego znano go w Hollow Crown, teraz z każdym dniem tracił resztki poczytalności. Patrzenie na to, jak ukochany przeze mnie z całego serca rodzic popada z każdą chwilą coraz bardziej w otchłań szaleństwa, było to bolesne do tego stopnia, że kiedy tata tylko rozpoczynał swoje majaki, łzy płynęły mi z oczu bez mojej kontroli. Wiele dni spędziłam wyłącznie przy jego łóżku, karmiąc go, pielęgnując i płacząc mu w pierś. Ciągłe zmartwienia sprawiły, że dopadały mnie bolesne migreny. Ale mąż za każdym razem odradzał mi korzystanie z pigułek i zalecał wypoczynek i sen, jako zwolennik naturalnych metod lecznictwa. Bałam się, że brak czasu dla niego i moja częsta niedyspozycja niekorzystnie wpłynie na nasze małżeństwo. Ale Christopher był wobec mnie niezwykle wyrozumiały i cierpliwy. Nie zwracał się do mnie inaczej niż słowami moja najsłodsza i wiedząc, że nie może zapobiec sytuacji, pozwalał mi dawać upust smutkom i zamykał często w uścisku, kojąc moje nerwy. Nie sądziłam, że problemy oddechowe mogą doprowadzić człowieka do upośledzenia psychiki, ale Christopher bardzo szczegółowo wyjaśnił mi, jak destrukcyjnie niedobór tlenu wpływa na ludzki umysł. Doktor, który zwizytował u nas jeszcze kilkukrotnie, potwierdził wywody mojego małżonka, co tylko bardziej mnie załamało. U mojego ojca bowiem zmiany te były wręcz podręcznikowe. Popadał w coraz większą paranoję. Na początku sprowadzało się to tylko do plecenia bajdurzeń na temat niestworzonych kreatur z pogańskich opowieści. Ojciec mówił z wypiekami na twarzy, szybko tracąc dech, że był ślepcem, że nie dostrzegł zależności wcześniej i że potwory z piekieł do niego przychodzą. Tłumaczyłam mu długimi godzinami niedorzeczność jego wywodów, ale nie zwracał uwagi na żadne z moich słów. Wołał, że monstra przywołuje pulsującą krew i łapał się wtedy kurczowo za szyję, co mnie przerażało, bo bałam się, że w szaleństwie nieopatrznie się udusi. Mimo tego, że nie był już sobą, wciąż był dla mnie najważniejszy. Jego choroba umysłowa nakazała mu potem widzieć i słyszeć rzeczy nieistniejące. Z pełnym przekonaniem i panicznym lękiem mówił, że widuje za oknem mroczne cienie i wysłannika samego diabła, a w domu zwidywał mu się wilk lub żmija wpełzająca pod łóżko. Zaglądałam tam zawsze, kiedy o tym wspominam, starając się mu udowodnić, że niczego tam nie ma, ale wszelkie wyjaśnienia odbijały się od niego niczym od murowanej ściany. Kilka razy chwycił mnie za nadgarstek tak kurczowo, że aż poczułam ból i pytał, dlaczego już nie korzystam z toaletki w moim pokoju, zupełnie takim tonem, jakby od tej informacji zależało moje życie. Starałam mu się spokojnie wyjaśnić, że kiedy rankiem po nocy poślubnej, gdy chciałam uczesać włosy właśnie w tym miejscu, Christopher gorąco mnie przeprosił, tłumacząc, że wstając nieopatrznie potrącił mebel i łokciem strzaskał w nim lustro. Przez to jedyne zwierciadło, jakie posiadaliśmy, znajdowało się w łazience. Ale szanowaliśmy z mężem swoje granice i nigdy nie wchodziliśmy do środka, kiedy akurat współmałżonek znajdował się wewnątrz. Ilekroć opowiadałam o tej historii, oczy ojca niezdrowo się wtedy powiększały i wołał jakby czymś opętany, że odpowiedź tkwi w lustrze, po czym mdlał, wyczerpany brakiem powietrza. Jego paranoja rozwinęła się do tego stopnia, że zaczął sypiać z dłońmi owiniętymi różańcem i krzyczał w przerażeniu, jeżeli podczas snu delikatnie starałam mu się wyjąć przedmiot z rąk, by ułożyć mężczyznę w nieco wygodniejszej pozycji. Widząc, jak reaguje, przestałam próbować ingerować w jego nowy zwyczaj i uznałam, że chcąc nie chcąc muszę go zaakceptować.
Najbardziej jednak bolesną dla mnie zmianą, jaka w nim nastąpiła, było to, że całkowicie zmienił pogląd na temat Christophera. Wcześniej, oczarowany Blackwoodem, podobnie jak ja, popychał mnie ku niemu i ze spokojem w oczach i radością w głosie opowiadał mi wielokrotnie szeptem, jak cieszy się z mojego zamążpójścia i że mężczyzna o tak dobrej duszy, jaką ma Christopher, to prawdziwy skarb i wielka rzadkość. Teraz jednak patrzył na mojego męża z lękiem i za nic nie chciał zostawać z nim sam na sam w jednym pomieszczeniu, pomimo że wcześniej uwielbiał, kiedy ten siedział z nim na osobności i snuł opowieści lub mu czytał. Christophera bardzo martwił ten fakt i wielokrotnie z żalem zamykał się samotnie w pokojach na piętrze albo opuszczał dom, aby tylko uspokoić mojego schorowanego ojca. Podziwiałam go za to, z jaką pokorą, ale też wyraźnym bólem serca przyjmował wszystkie niedorzeczne oskarżenia, jakimi rzucał w jego stronę tata, bez żadnych subtelności. Epitetów pojawiało się mnóstwo, począwszy od wynaturzonego monstrum, aż do plugawego, diabelskiego pomiota. Christopher nigdy nie wpadł w gniew. Słysząc to, nigdy nie odpowiedział w złości ojcu obelgą. Zawsze tylko milczał i czym prędzej zostawiał nas samych, by nie prowokować mężczyzny. Prosiłam i błagałam tatę, żeby nie mówił takich rzeczy przy moim mężu i stukrotnie pytałam go o powody wyklinań. Ale on odpowiadał tylko z paniką w oczach, żebym uciekała z Hollow Crown, nim będzie za późno. To przekonało mnie zupełnie, że Nathan, którego kochałam, już nie istnieje. Szaleństwo pochłonęło go bez reszty. Płakałam w sypialni w pierś Christophera, dopóki jego spokojny głos nie sprawił, że zasnęłam. Rankiem mój mąż wyjechał do miasta spotkać się z klientem w sprawie zakupu jednej z nieruchomości. Natomiast ojciec tuż po przebudzeniu zaczął krzyczeć, że szatan odebrał mu krew. Różaniec leżał rozsypany na podłodze. Prawdopodobnie tata nieświadomie rozerwał go podczas snu. W żaden sposób nie mogłam do niego dotrzeć, ani go uspokoić. Byłam tak przerażona, że natychmiast wezwałam do niego proboszcza. Dopiero kiedy duchowny przyszedł, a ojciec przyjął namaszczenie oraz najświętszy sakrament, jego emocje opadły. Viv, wyszeptał, kiedy za kapłanem zamknęły się drzwi. Popatrzyłam na niego ze smutkiem. Wyglądał jak siedem nieszczęść. Wychudzony, blady jak trup z zapadniętymi policzkami, twarzą pooraną zmarszczkami i przetłuszczonymi włosami. Podejdź do mnie. Posłusznie się zbliżyłam i usiadłam przy nim na materacu. To był pierwszy raz od dawna, kiedy zwracał się do mnie tak spokojnie i jego wzrok nie był rozbiegany i pełen paniki w najczystszej postaci. Zdawało mi się, że w tych ciemnych oczach znów widzę błysk świadomości i na chwilę powrócił Nathan, którego znałam od mojego pierwszego wdechu. Tak, tato? Delikatnie ujął mnie za dłoń i pogłaskał jej wierzch kciukiem. Rozbudzone wspomnienia sprawiły, że poczułam napływające łzy. Tak diabeł nas pociąga, dzierżąc nici końce. Że w rzeczach wstrętnych dziwne widzimy uroki, dokończyłam za niego fragment poezji Baudelaire'a. Dostałam od niego w prezencie tom Kwiatów Zła na Boże Narodzenie. To był jego ulubiony poeta. Nathan delikatnie się uśmiechnął. Przepraszam, że cię nie uchroniłem. Wiedz, że zawsze byłaś dla mnie najważniejsza, nawet kiedy już zobaczysz, jak ogromny błąd popełniłem. Kocham cię, córeczko. Jesteś najpiękniejszym, co mogło mnie spotkać. Kocham cię, Vivien. Jego uścisk osłabł. Ręka ściskająca moją opadła bez życia na kołdrę. Z sinych ust wydobył się ostatni oddech, a dobroduszne oczy Nathana zastygły w miejscu. Byłam ostatnim, co zobaczyły. Wiedziałam, że to musiało nastąpić, ale w żaden sposób nie było mi prościej. Śmierci można się spodziewać, ale nie można się na nią przygotować. Czując, jak łzy raz po raz skapują na moją suknię, delikatnie zamknęłam tacie oczy i ucałowałam ostatni raz jego głowę. Też cię kocham, tatusiu. Na pogrzeb ojca przyszli wszyscy mieszkańcy Hollow Crown, z wyjątkiem zaginionego Howarda Jonesa oraz obecnego na miejscu Christophera Blackwooda. Rozmawiałam z mężem długi czas, odkąd oznajmił mi, że podjął decyzję o absencji na uroczystości, próbując przekonać go, by zjawił się, ale tylko kręcił głową.
Wybacz mi, moja najsłodsza, ale chciałbym, żebyś zrozumiała, iż nie czynię tego ze względu na odejście od praktyk religijnych, chęć zrobienia ci przykrości czy też złośliwość. Wychodzę z założenia, że wolę zmarłego należy respektować, nieważne w jakim stanie był jego umysł, kiedy ją wypowiadał. Serce mi się kraje, że nie mogę być przy tobie w tak trudnej chwili. Ale sama pamiętasz, jaki stosunek do mojej osoby miał twój ojciec pod koniec swoich dni. Jestem świadomy, jakie zmiany w jego umyśle spowodowała choroba. Jednak słowo się rzekło. Darzyłem i wciąż darzę Natana ogromnym szacunkiem. Jestem głęboko przekonany, że skoro nie chciał mnie widzieć, nie mówiąc już o spędzaniu ze mną czasu za życia, mniemam, że moja obecność podczas jego końcowej drogi to ostatnie, czego by sobie życzył. Ojciec bardzo cię lubił i był wdzięczny za uratowanie życia. Niedotlenienie sprawiło, że postradał zmysły, Christopher. Nie czuł tak naprawdę do ciebie nienawiści, a po prostu nie wiedział, co mówił. Jednakże jeżeli wierzysz, że będąc nieobecnym podczas składania jego ciała do grobu oddasz mu honory, nie będę próbowała zmienić twojego zdania. Jeśli mógłbym prosić cię o przysługę. Wyszedł na chwilę z pokoju, a kiedy wrócił, w ręku trzymał wielką wiązankę, uplecioną z kwiatów księżycowego pnącza, przyozdobioną czarnymi wstęgami. Proszę, złóż to na jego trumnie. Gdy to zrobił, zrozumiałam, że naprawdę cierpią, nie mogąc się pojawić, ale wolę Natana postawił wyżej niż własne sumienie. W tym dniu pogoda była paskudna. Śnieg mieszał się z błotem, z nieba padał siarczysty deszcz i nad Hollow Crown zebrały się czarne chmury. Wtedy zastanawiałam się, czy na pewno nad całym miasteczkiem, czy może tylko nade mną. Specjalnie na tę okazję zakupiłam ciemną, żałobną suknię, porzucając biel, w której tak lubił oglądać mnie Natan. Przepiękna ceremonia pogrzebowa ze wzruszającym przemówieniem proboszcza zakończyła się składaniem mi kondolencji. Za każdym razem, kiedy ktoś do mnie podchodził, byłam na tyle nieprzytomna, że wszystkie twarze zlewały mi się w jedną, a głosy mieszały się do tego stopnia, że nie wiedziałam, czy mówi do mnie kobieta, czy mężczyzna. Wonie starych palt, perfum i naftaliny nieprzyjemnie drażniły mój nos. Cały ten czas stała przy mnie pani Jenkins, moja pracodawczyni, obejmując mnie pocieszająco ramieniem, podczas gdy ludzie pod parasolkami składali następne bukiety na świeżym grobie. Wiązankę od Christophera ułożyłam obok mojej, złożonej z białych lilii. Gdy tłum powoli się rozchodził, ja jeszcze długo stałam przed wbitym w ziemię krzyżem z tabliczką z imieniem taty i żegnałam go modlitwą, myśląc o jego uśmiechu i ostatnich słowach, jakie od niego usłyszałam. Deszcz mieszał się ze łzami na mojej twarzy, sprawiając, że te stały się bez znaczenia. Zostając na cmentarzu sama, padłam na kolana, a z mojej piersi wydarł się żałosny krzyk bólu, który rozrywał mnie kawałek po kawałku. Gdy spuściłam głowę, w powietrzu uniósł się wzmocniony wilgotnym powietrzem zapach lilii. Odkąd pochowałam ojca, nie przyjmowałam gości i niechętnie wychodziłam, nawet w celu sprawunków. Moje migreny tylko się nasiliły i zaczęłam mieć mocne, niespokojne sny, z których najczęściej budziłam się z krzykiem. Śnił mi się mój mąż, przemieniający się na moich oczach w wilka i biegnący do lasu, albo zmieniający się w ogromną czarną anakondę. Innym razem majaki senne przywoływały mojego ojca, który siadał tuż przy mnie na łóżku i opowiadał przerażające historie o istotach tylko z zewnątrz przypominających człowieka, lecz nie będącymi nim w żadnym tego słowa znaczeniu. Moje sny często przedstawiały mroczną noc bez gwiazd i Christophera przechadzającego się w świetle księżyca. Stałam na końcu ścieżki, którą szedł, i ze strachem patrzyłam, jak z ust cieknie mu krew. Kiedy tylko dochodził do dzikiej jabłonki i dzieliło nas kilkadziesiąt metrów, niespodziewanie rzucał się gwałtownie na mnie wprost do mojej szyi. Budziłam się wtedy cała spocona ze strachu. Christopher, również rozbudzony moim zduszonym wrzaskiem, tłumaczył mi wtedy cierpliwie, że to mechanizm mojego umysłu, który wypiera śmierć taty i próbuje sobie w jakiś sposób poradzić z nową rzeczywistością.
ale te nocne wędrówki w krainy własnej podświadomości sprawiały, że zaczęłam podważać jego czyste intencje wobec mnie. Balansowałam na skraju obłędu przez 2 tygodnie, śniąc coraz to bardziej makabryczne rzeczy z nim w roli głównej i zaczęłam zastanawiać się, czy to faktycznie tylko długi czas pod wpływem chorego ojca doprowadził mnie do tego miejsca, czy też naprawdę z Christopherem było coś nie tak. Przypomniałam sobie, jak tata, rozczesując moje długie pasma przed toaletką, czasami opowiadał mi mity. Jeden z nich snuł o tym, że wizerunek każdego stworzenia może odbić się w lustrze wyłącznie wtedy, kiedy została ona obdarzona przez Boga duszą. Jeżeli istota nie pochodziła od Stwórcy, nie dało się dostrzec jego twarzy w wypolerowanym krysztale. Ojciec nie uznawał nigdy zabobonów, a folklor traktował jako pozostałość dawnej kultury, niżeli jako podstawę do wierzeń. Nie licząc dni tuż przed śmiercią, ale biorąc pod uwagę wszystkie te niepokojące zdarzenia, rozważałam, czy w legendzie tej nie było ziarna prawdy. Uświadomiłam sobie bowiem, że wszak nigdy nie widziałam odbicia Christophera. Idea, która z początku wydawała mi się niedorzeczna, owładnęła mój umysł do tego stopnia, że nie mogłam już myśleć o niczym innym. Starałam się dostrzec wielokrotnie od tamtej chwili wizerunek męża w wypolerowanej szybie okna albo kredensu, ale zawsze przeszkadzał mi w tym refleks światła lub niekorzystne położenie mężczyzny. Wpadłam w taką obsesję, aby zobaczyć twarz Christophera inaczej jak tylko stojącego naprzeciw mnie, że przyglądałam się nawet łyżeczkom, które mi mieszał poranną kawę. Co się z tobą dzieje, moja najsłodsza? Zapytał któregoś dnia, trzymając mnie z troską za rękę. W pokoju panował półmrok ze względu na jego chorobę i słońce nie mogło w żaden sposób przedrzeć się przez grube zasłony do środka. Oderwałam się od potoku nieuzasadnionych podejrzeń, podnosząc wzrok na jego oczy. Jak zawsze lodowato zimne, ale ostatnio miałam wrażenie, że zauważyłam w nich też coś, czego wcześniej nie widziałam. Pustkę. Nie widziałam w nich swojego odbicia, miłości ani żadnej głębi. Jego wzrok przypominał tylko zamrożoną otchłań, zdolną oszronić człowiekowi serce. Przyłapałam się na tym, że gorące uczucie, jakie do niego żywiłam, przerodziło się w przedziwny rodzaj niezrozumiałego lęku. Zastanawiałam się nawet, czy zdruzgotana śmiercią ojca sama nie postradałam zmysłów. Zamyśliłam się. Vivien, nie chciałbym, żebyś pomyślała, że uważam cię za osobę niepoczytalną. Ale odkąd Nathan zmarł, zauważyłem w tobie duże zmiany. Wielce dla mnie niepokojące, jeżeli mam być szczery. Twoja rumiana cera straciła kolor. Schudłaś i jesteś nerwowa. Twoje sny i to, jak za każdym razem gwałtownie obracasz się, kiedy tylko wejdę do pomieszczenia. Zaufaj mi. Niełatwo przechodzą mi przez gardło słowa, że Nathan był obłąkany, gdy umierał. Ale, moja najsłodsza, nie pozwól, aby jego szaleństwo wpłynęło na twoje postrzeganie świata. Wiesz, że zrobię dla ciebie wszystko. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby rozmawiać ze mną, mogę sprowadzić do ciebie doktora, albo nawet psychiatrę, jeżeli uznasz to za stosowne. Chciałbym po prostu znowu zobaczyć twój piękny uśmiech. Wybacz mi, nadal nie pogodziłam się chyba z faktem, że Nathana już z nami nie ma. Doskonale cię rozumiem. Także potrzebowałem czasu po śmierci pierwszej żony. Ale wtedy ty ukoiłaś moje serce. Pozwól mi teraz ukoić twoje. Dobrze jest mieć przy sobie kogoś jak ty. Dziś planowałem wyjechać do Londynu w sprawie nieruchomości. Wróciłbym późnym wieczorem, ale jeżeli wolisz, bym został przy tobie, odwołam spotkanie. Jesteś dla mnie najważniejsza, jeśli tylko nie jesteś w mocy, by spędzić czas bez mojego towarzystwa. Nie zmuszę cię do tego, moja najsłodsza. Nie ma takiej potrzeby. Już i tak wiele czasu i nerwów straciłeś, pocieszając i opiekując się mną. Nie chcę, żebyś rezygnował ze swojego życia na moją rzecz. Obiecuję, że sobie poradzę pod twoją nieobecność. Jesteś pewna?
Wystarczy jedno twoje słowo, a zostanę. Wyjedź bez obaw. Nie musisz się o mnie martwić. Uśmiechnął się i dopił do końca kawę, a ja wstałam i zmyłam naczynia. Kiedy skończyłam wkładać czyste talerze i filiżanki do szafek, Christopher zdążył wykonać toaletę i przebrać się w czarny, elegancki garnitur. Postaram się wrócić najszybciej, jak to będzie możliwe. Nie ma pośpiechu, naprawdę. Dam sobie radę. Mam nadzieję, że dobijesz targu. Miłego dnia, moja najsłodsza. Pożegnał mnie i wyszedł. Wkrótce usłyszałam warkot silnika. Niemal niezauważalnie odchyliłam firanę na kilka milimetrów, żeby zobaczyć, jak Christopher opuszcza podjazd i wyjeżdża z Hollow Crown. Czekałam cierpliwie, aż zniknie mi z oczu za zakrętem i w pośpiechu sama wybiegłam z mieszkania. Miałam już gotowy plan działania. Przed wybiciem godziny 22 wszystko było już przygotowane. Jak gdyby nigdy nic, usiadłam na sofie w salonie ze szczotką w dłoni i niespiesznie zaczęłam rozczesywać czarne pasma, starając się zachowywać tak naturalnie, jak tylko było to możliwe. Serce biło mi jednak jako szalałe. Kwadrans przed 23 doszedł mnie dźwięk przekręcanej gałki w drzwiach. Wstrzymałam oddech, kiedy Christopher wszedł do domu, zdejmując z głowy cylinder i odkładając na półeczkę skórzane rękawiczki. W zamku usłyszałam chrobot przekręcanego klucza, kiedy zamknął dom. Vivien? W salonie! Najdroższy, mógłbyś pomóc mi zapiąć koszulę nocną? Kupiłam nową w miasteczku, ale nie jestem w stanie sama dosięgnąć tych tylnych guzików. Chris wszedł do pomieszczenia i stanął tuż za mną. Lewą dłonią uniosłam ku górze włosy, a on delikatnie ujął w palce moje ubranie. Zebrałam w sobie całą odwagę, jaką miałam, i w chwili, kiedy poczułam jego oddech na moim karku, prawą ręką z całych sił szarpnęłam za zasłonę przy oknie, odsłaniając zakupione i przytwierdzone do ściany pod jego nieobecność wielkie zwierciadło w złotej ramie. Materiał opadł na parkiet, kiedy żabki go przytrzymujące nie wytrzymały, a lustro natychmiast odbiło cały pokój i wszystko, co się w nim znajdowało. Z wyjątkiem mojego męża. Tuż za moimi plecami ziało pustką. Odwróciłam się przerażona. Christopher teraz stał tak blisko, że dzieliły nas milimetry. Ogarnął mnie paraliż. Nie mogłam ruszyć się ze strachu, kiedy zobaczyłam jego uśmiech. Z ust na moich oczach nagle wysunęły mu się dwa podłużne, białe kły. Domyśliłaś się szybciej, niż się spodziewałem. Sophie była niestety mniej spostrzegawcza niż ty. Prawdopodobnie widząc ją po raz ostatni, zgubiłem rękawiczkę, do której parę dorabiał mi twój ojciec. Najgorszy refleks miała Diane i jej kochanek, ale na swoje nieszczęście. Czym ty jesteś? To bardzo dobre pytanie, moja najsłodsza. Christopher odwrócił się i przeszedł po pokoju z założonymi do tyłu rękami. Zachowywał się zupełnie swobodnie, jakby wiedział, że żadna forma ataku z mojej strony nie jest dla niego zagrożeniem. Jakby był już pewien, że trzyma mnie w szachu. W różnych regionach świata spotkałem się z najrozmaitszymi określeniami na moją osobliwą przypadłość. Byłem nazywany Bruksą, Srizą, Marą, Ustrelem, Zmorą. W Norwegii mówią na to Vampus, ale osobiście najbardziej podoba mi się chyba po grecku Kalikanzaros. Istnieje tylko jeden rodzaj istoty, takiej jak ja. Ale wiesz najlepiej sama, jak działa legenda przekazywana z ust do ust. Ludzie mają paskudną skłonność do przeinaczania faktów i plotkowania. Świat jest mechanizmem wbrew pozorom bardzo prosto zbudowanym i wcale nie obfituje w nieskończone ilości gatunków. Pochodzę mimo wszystko wszakże od człowieka. Mrugnął do mnie. W osłupieniu nie mogłam wydusić z siebie nawet cichego jęku, jakbym miała krtań zaciśniętą w supeł. Nie jesteś taki jak ja. Oczywiście. Fizycznie mamy podobną budowę zewnętrzną i całkiem zbliżoną anatomię. Jednakże ja mam wyostrzone zmysły, jak już zapewne zdążyłaś się zorientować.
Zostałem też obdarzony ponad przeciętną siłą. Aby udowodnić swoje słowa, chwycił kamienną figurkę słonia, która postawiona została na kominku, i skruszył ją na pył, tylko jedną dłonią. Zupełnie jakby statuetka nie była wykonana z twardego głazu, a kruchego, spróchniałego drewna. Zadrżałam i znów zrobiłam krok wstecz. Wybacz tę bajkę dotyczącą czułego punktu w barku Jonesa, ale nie chciałem, żebyś się mnie przeraziła przez taką głupotę. Wiedz jednak, że to, co powiedziałem o mojej ojczyźnie, jest prawdą. Jak? Jak się narodziłem? Dokładnie w ten sam sposób, co ty, moja najsłodsza. Skuteczne kłamstwo zawiera w sobie jedynie prawdę i niewielkie przemilczenie niektórych faktów. Ale skoro już poznałaś moją prawdziwą naturę, jestem ci winien wyjaśnienia i przedstawię tym razem pełen obraz sytuacji. Jak wspominałem, w Rumunii swego czasu panowała epidemia cholery. Moja matka, istota ludzka, i ojciec, również człowiek, spłodzili mnie bez udziału jakichkolwiek sił nadprzyrodzonych. Niefortunnie młode istoty, zwłaszcza niemowlęta, są nad wyraz mocno narażone na wpływy demoniczne. Ze względu na rozwijającą się zarazę, która pochłaniała w zastraszającym tempie następne życia, ojciec mój postanowił szybko opuścić kraj. W całym tym zamieszaniu nie zdążył mnie niestety ochrzcić w odpowiednim czasie. I w ten sposób zostałem, kim zostałem. Nie patrz tak na mnie, moja najsłodsza. To nie tak, że każde ludzkie dziecko bez owego obrzędu zmienia się tak jak ja. Takie przypadki po prostu czasem się zdarzają. Tak jak u was czasem zdarzają się mutacje w genach. Tu nie ma zasady. Moja przypadłość dotyka jedno nieochrzczone niemowlę na miliony. Można powiedzieć, że w jakiś sposób jestem szczęściarzem. To, kim zostałem, ma bowiem swoje dobre i złe strony. Pozytywem jest na pewno wiele większa tolerancja na mrozy, wysoki próg bólu, szybkość w gojeniu ran i odporność na zmęczenie. Oraz o wiele lepszy niż u pozostałych węch, wzrok czy słuch. Potrafię również przetransmutować swoje ciało w postać wilka, węża albo kruka. Poprzez podobieństwo uzębienia niektórzy uważają, że mogę zmienić się jedynie w to śmieszne zwierzę, jakim jest nietoperz. Ludzie naprawdę czasem wpadają na niedorzeczne pomysły. Wilka, to ty to zrobiłeś. Ty zabiłeś te wszystkie zwierzęta. I tutaj przejdźmy do tych słabych stron mojej osoby. Poza tym, że okropnie parzy mnie światło słoneczne, jest jeszcze coś. Świetną kondycję cielesną i niezwykłe umiejętności zachowuję niestety tylko wówczas, gdy regularnie spożywam pewną substancję. Krew. Pozwala mi utrzymać się w nienagannym stanie i zdrowiu, pomimo że liczę sobie już niemal 500 lat. Cóż, mówiąc Nathanowi, że jestem od ciebie starszy o 8 lat, chodziło mi bardziej o to, że moje ciało zatrzymało się w tym punkcie rozwoju. Niedługo po tym, jak uratowałem twojemu ojcu życie, żeby zaskarbić sobie wasze zaufanie, ten zreflektował się o moich właściwościach w dość przypadkowy sposób. Mianowicie wyjął kiedyś w mojej obecności zegarek kieszonkowy, gdyż z pozycji, w jakiej leżał, nie był dla niego widoczny ten z wahadłem. Biedny staruszek. Nawet nie masz pojęcia, ile razy przedtem zwierzał mi się, jak bardzo gryzą go wyrzuty sumienia, że poświęciłaś dla niego swoje życie. Cóż, naprawdę jedynym, czego chciał, było twoje szczęście. Niefartownie zegarek po wewnętrznej stronie klapki miał nieduże zwierciadełko, którego obecności nie miałem pojęcia. Nathan chwycił je tak, że lusterko było skierowane na moją osobę i nie zobaczył mojego odbicia.
ten sposób zorientował się, że nie jestem zupełnie taki, za jakiego mnie uważał. Kilka razy, kiedy przychodzili niespodziewanie inni mieszkańcy z Hollow Crown, by zapytać, czy mogą wam pomóc, a ja oddawałem się akurat procesowi żywienia, musiałem użyć moich umiejętności przy nim i schować się pod łóżkiem. Ale na szczęście nigdy nie wpuszczałaś nikogo do środka. Zawsze, nim wróciłaś do pokoju, zdążyłem już przybrać moją naturalną postać. No, prawie naturalną. Co to znaczy, że żywiłeś się przy moim ojcu? Nie zrozum mnie źle, Vivien, ale... jesteś tym, co jesz. Dotarło do mnie wtedy, że ojciec wcale nie zwariował, mówiąc, że szatan odebrał mu krew. Nigdy nie był obłąkany i mówił wciąż szczerą prawdę, próbując mi ją jedynie przekazać, owładnięty bezgranicznym przerażeniem. Do końca zachował jasny umysł. Gwałtownie wstałam, biorąc zamach, żeby wymierzyć Blackwoodowi policzek, ale ten złapał mnie żelaznym uściskiem za ramiona. Uspokój się. Krew sikorek czy wróbli jest dobrą przykąską, ale mnie nie nasyci. Pies, ciele, kot lub bydle jest już o wiele lepsze i w zupełności wystarczy. Ale wierz mi, pokarmem bogów nie jest ambrozja, a płyn, który właśnie krąży w twoich żyłach. Ludzie starczają na dłużej. Weźmy takiego Howarda Jonesa. Hollow Crown dzięki niemu było wolne od moich, nazwijmy to, wybryków na miesiąc. Chociaż muszę przyznać, że krew zanieczyszczona alkoholem jest okrutnie cierpka w smaku. Dzieci są o wiele słodsze. Zabiłeś syna Bucketów. Zamordowałeś go, ty draniu! Nie podnoś na mnie głosu, kochanie. Postaw się na moim miejscu. Masz do wyboru polować każdego dnia na faunę i prowadzić żywot dzikiego zwierzęcia. Albo raz na jakiś czas upozorować nieszczęśliwy wypadek lub zaginięcie i mieć zaspokojony głód na wiele dni. Jesteś potworem. To byli niewinni ludzie. Nie powiesz mi chyba, że nie wyświadczyłem ci przysługi, usuwając z twojego życia Howarda. Fakt. Małego chłopca było mi odrobinę żal. Ale po przeprowadzeniu małej selekcji dowiedziałem się, że do aniołka było mu daleko. Rodzice mieli z nim skara nieboskie. Nie chcę tego słuchać! Nikt poza Bogiem nie ma prawa decydować, czy ktoś będzie żył, czy nie. Mądrość starego Natana. Widać, że jesteś córką swojego ojca. Muszę przyznać, że całkiem polubiłem staruszka. Był elokwentny i wyjątkowo inteligentny. Zaskoczył mnie, chroniąc się sypianiem z różańcem, kiedy przyszedłem się pożywić. Nie chciałem wypijać z niego całego życia ze względu na ciebie, moja najsłodsza. Wierz mi, nie było to dla mnie żadną przyjemnością. Krew cuchnie, kiedy miesza się ją z lekami. Pielęgnowałam go każdego dnia. Jakim cudem nie zauważyłam śladów ugryzień? Jak to było w Biblii? A czemu widzisz źdźbło wokół brata swego, a belki wokół swoim nie dostrzegasz? Ewangelia świętego Mateusza bodajże. Wybacz twoje bóle głowy i mocniejszy sen, ale ciało człowieka niestety nie ma takiej szybkości regeneracji jak moje. Powiedział. A ja w tym momencie zrozumiałam, dlaczego nie pamiętałam żadnego pocałunku. Kiedy Christopher nachylał się do moich ust lub szyi, tak naprawdę spijał ze mnie krew, a ja traciłam przytomność z jej upływu. Odpowiadając na pytanie, moje ukąszenie nie powoduje bólu, swędzenia. Nie pozostawia żadnych śladów. Komar jest o wiele mniej dyskretny niż ja. Nie zabijając ani ciebie, ani Natana, mogłem wypić jedynie kilkaset mililitrów z każdego z was. Pozbawiłeś życia mojego ojca.
Odebrałeś mi najważniejszą osobę! Rozumiesz, ty przeklęty diable! Czas Natana i tak szybko by się skończył. Nie zabiłem go jednak. Byłem tylko czymś w rodzaju gwoździa do trumny. Jesteś wart mniej niż insekt pod moim butem. Brzydzę się, że noszę twoje nazwisko. Nasza noc poślubna, a potem jeszcze kilka razy. Oparłam się o szafki kredensu, kiedy to do mnie dotarło. Nie musisz się obawiać. Moja natura sprawia, że jestem niepłodny. Dzielisz ze mną wyłącznie nazwisko. Nigdy nie będziesz nosiła mojego dziedzica lub dziedziczki. Osiągnąłeś wszystko, co chcesz. Uznanie ludzi, niewinność, pokarm i moją rodzinę. Zaczęłam ostrożnie, bezszelestnie wsuwając za plecami dłoń do uchylonej szuflady. Pod opuszkami palców po chwili wyczułam szczątki rozsypanego ojcowskiego różańca. Więc czemu tak długo czekasz? Czemu po prostu mnie nie zabijesz? O, Viv, zawsze lubiłem w tobie fantazję. Myślisz, że ciągnąłbym tę farsę tak długo, gdybym chciał po prostu odebrać ci życie? Wierz mi, gdybyś się dla mnie nie liczyła, zrobiłbym to od razu i nikt ani nic by mnie nie powstrzymało. Jak mówiłem, ubolewam nad tym, że ciało człowieka nie posiada zdolności tak szybkiej regeneracji jak moje. Ale mimo wszystko tę cechę posiada. Nie bez powodu zawsze mówiłem, że jesteś najsłodsza. Przybliżył się do mnie, otwierając usta. Ale w tym momencie moja ręka z zaciśniętym w niej kurczowo krzyżykiem z różańca wystrzeliła w jego stronę. Wyraźnie się nie spodziewał, że podejmę jakąkolwiek walkę i nie zdążył zareagować, a jedynie nieco się uchylić. Jednak niewystarczająco. Krucyfiks zdążył dotknąć skóry na jego czole. W powietrzu rozniósł się obrzydliwy swąd palonej skóry, a ja z odrazą i zgrozą patrzyłam, jak między jego skronią a linią włosów nad jego lewym okiem powstała ohydna, czarna bruzda, z której wyciekła jakaś srebrzysta, gęsta substancja. Krew Christophera różniła się barwą od ludzkiej. Vivienne! Starł wierzchem dłoni srebrną ciecz z czoła i spojrzał na mnie dzikim wzrokiem. Widząc go teraz, nie miałam pojęcia, jak kiedykolwiek mogłam postrzegać go jak człowieka, a nie obmierzłą bestię. Nigdy nie chciałem podnosić na ciebie ręki w małżeństwie. Ale zaczynasz nie pozostawiać mi wyboru. Szybkim marszem ruszył w moją stronę. Uskoczyłam w boki i przewróciłam regał z książkami, próbując go zatrzymać. Mebel przechylił się w jego stronę i prawie przygniótł, ale Christopher w ostatniej chwili go złapał i wyprostował, nim to nastąpiło. Wszystkie książki zdążyły jednak spaść z półek na podłogę. Chwyciłam za świecznik stojący na ławie i próbowałam go uderzyć, ale był szybszy i wyrwał mi go z dłoni, łamiąc w pół i odrzucając na bok. Nie chcę cię uderzyć, kochanie. Podejdź do mnie i pozwól na mały kęs. Pomyśl, ile istot możesz uratować, żyjąc u mojego boku. Wyminął fotel, którym próbowałam zablokować mu drogę, kiedy rzucałam się w kierunku okna, chcąc uciec, ale zablokował klamkę i złapał mnie za ramię tak mocno, że głośno jęknęłam i wypuściłam krzyż. Udało mi się jednak w tej samej chwili pięścią strzaskać lustro i wbiłam mu w bok ostry odłamek, ciągnąc szkło w dół i przy okazji raniąc sobie dłoń. W jego gładkiej koszuli, jak i torsie, powstała spora dziura. Ale ku mojemu przerażeniu wystarczyło kilka sekund, aby jego rana na brzuchu się zabliźniła. Nawet się nie skrzywił. Gorzej miała się natomiast jego głowa. Wypalenie po krucyfiksie nie chciało się zagoić. Wstrzymując wirowanie w głowie z powodu utraty krwi, kopnęłam Christophera w krocze. Moment zaskoczenia, jaki uzyskałam, wystarczył, żebym ponownie złapała za krzyż i wbiła mu go w dłoń, którą mnie trzymał. Wrzasnął z bólu, kiedy ręka zaczęła się palić i momentalnie mnie puścił. Wybiegłam z salonu i pognałam w stronę kuchni. Wiedziałam, że jeżeli spróbuję zamknąć się w łazience bez okien, Christopher po prostu wyważy drzwi i z łatwością się do mnie dostanie. A ucieczka na piętro i ryzykowanie skoku z balkonu nie wchodziły w grę. Gdy Blackwood już miał schwycić mnie za krawędź sukni, uderzyłam go z ogromną siłą drzwiami kuchennymi. Głowa odskoczyła mu gwałtownie w tył,
co u normalnego człowieka spowodowałoby zapewne wstrząs mózgu albo złamanie karku, ale on się tym nie przejął. Włosy mu się rozwichrzyły, a rozbicie na jego twarzy, tak jak uprzednie rozcięcie na brzuchu, zniknęło po zaledwie kilku sekundach. W panice wyrzuciłam na podłogę książki kucharskie po mojej mamie i ku mojej uldze z jednej z nich wypadła stara rycina ojca, przedstawiająca najświętszą panienkę z dzieciątkiem. Nie wiedziałam, czy mój plan zadziała, bo rysunek węglem nie był pobłogosławiony, ale kiedy tylko Blackwood się zbliżył, zamachnęłam się. Tym razem nie zdążył się uchylić i przez jego szyję przechodziła teraz ogromna, obrzydliwa, głęboka bruzda. Zwęglona skóra w okropny sposób odeszła od ciała. Vivien do diabła! Pierwszy raz podniósł głos i doskoczył do mnie w ułamku chwili, łapiąc mnie za rękę, którą go zraniłam, i wyłamując ją niczym u lalki. Krzyknęłam, upuszczając obrazek. Ostatnim przebłyskiem świadomości, nim ból zupełnie zawładnął moim umysłem, była próba chwycenia patelni z mięsem stojącej na piecu i uderzenia go. Zabrakło mi jednak sił i upuściłam garnek. Trzasnął z niemiłosiernym hukiem o podłogę, rozklapując rozpuszczony tłuszcz na ścianie, a dwa kawałki klopsa potoczyły się po ziemi pod stół. Nie pamiętałam nic więcej, poza tym, że nachylił się do mojej szyi jak do pocałunku. Słysząc hałasy w środku nocy, George Harbour, mieszkający nieco pod skosem od posiadłości należącej do córki Nathana Argusa, zarzucił na górę od piżamy palto podszyte lisim futrem. Bojąc się, że coś może zagrażać rodzinie tam mieszkającej, bez wahania złapał za wiatrówkę i w samych tylko kapciach pobiegł czym prędzej do domu sąsiadów. Słyszał przeraźliwe, aczkolwiek niewyraźne krzyki Vivien oraz dźwięki brzmiące tak, jakby po domu przetaczało się właśnie działo armatnie, niszcząc wszystko na swojej drodze. Halo? Pani Blackwood? Wszystko w porządku? Drzwi otworzyły się po kilku chwilach. Oczom George'a ukazał się pan Christopher. Harbour zdumiał się szalenie na jego widok, gdyż tamten wyglądał niezwykle osobliwie. Na ramiona zarzucony miał podróżny płaszcz, a na szyi wywiązaną czarną, jedwabną apaszkę. Jednak koszula jego garnituru była mocno rozdarta na torsie. Spodnie i marynarka miały tłuste plamy, a skórzana rękawiczka widniała tylko na jednej dłoni. Był jak zawsze blady, ale tym razem w jego szeroko otwartych, błękitnych oczach widniał czysty strach, a zawsze doskonale ułożone czarne włosy teraz ogarnął nieład. Do głowy mężczyzna przykładał sobie sporej wielkości gazę. Najbardziej niepokojące było jednak to, że z kącika ust ściekała mu na brodę kropla brunatno-czerwonej cieczy. Panie Harbour, co za ulga. Proszę, proszę wejść. Całe szczęście, że się pan zjawił. Boże miłosierny, co tutaj się stało? George ze zgrozą ogarnął wzrokiem korytarz. Takie same czerwone plamy widniały na parkiecie. Ale dopiero kiedy gospodarz wprowadził go do salonu, Harbora ogarnęło prawdziwe przerażenie. Pokój wyglądał tak, jakby przeszedł przez niego Armagedon. Wielki regał na książki był wywrócony. Po ziemi walały się ilustrowane woluminy. Połamany świecznik poturlał się gdzieś między ławą a leżącym bezładnie fotelem. A przy oknie, pod pustą, złotą wielką ramą i zarzuconą z karniszu firanką, posadzkę pokrywały pokryte częściowo krwią odłamki lustra. W całym tym chaosie na sofie leżała nieprzytomna pani Blackwood, anielsko piękna, ułożona z prawdziwą troską na miękkich poduszkach, z usztywnioną i szczelnie zabandażowaną ręką. Moja najsłodsza Vivien. To wszystko przez to, że nie dałem jej dostatecznie dużo wsparcia. To wspaniała, mądra i dobra kobieta. Na pewno tego nie chciała. Ona to panu zrobiła?
George spojrzał na wciąż byle jak przyciśniętą do głowy Blackwooda gazę. Dziś służbowo byłem zmuszony wyjechać do Londynu w interesach. Powiedziałem żonie, że wrócę późnym wieczorem, ale sam pan widział, w jakim stanie była po śmierci Natana. Bałem się zostawić ją tu samą i zaproponowałem, że przesunę spotkanie z klientem na inny termin. Ale uparła się, że chce, żebym jechał. Odkąd jej ojciec zmarł, nie była sobą. George skojarzył, że pan Blackwood miał rację. Vivienne wycofała się zupełnie z życia miasteczka. Nie spotykała się z nikim i stała się ponura i małomówna. Rzadko też wychodziła z domu. Może czuła się zbyt osamotniona i nie dawałem jej dostatecznie dużo uwagi. A może to skłonność genetyczna. Ale kiedy wróciłem do domu, zachowywała się jak obłąkana. Gdy wszedłem, panowała tu zupełna cisza. Zawołałem żonę i chciałem wspiąć się na piętro, żeby jej poszukać, ale odezwała się z salonu. Prosiła, żebym pomógł jej zapiąć nową koszulę nocną. Nie zdążyłem się do końca rozebrać, zdjąwszy jedynie cylinder i jedną z rękawiczek, ale poszedłem od razu do niej, stęskniony po całym dniu rozłąki. Jednak kiedy tylko wszedłem, zobaczyłem, jak stała w bezruchu przed rozbitym lustrem, a po ręce ściekała jej krew. Wystraszyłem się. Chciałem natychmiast ją opatrzyć, ale kiedy tylko się zbliżyłem, zamachnęła się na mnie, trzymając w dłoni szkło. Krzyczała coś o demonach, o potworach. Zupełnie jak Natan przed śmiercią. Najwidoczniej moja żona po stracie ojca częściowo przejęła jego, wskazujące na obłęd zachowania. Vivienne sama z siebie nigdy by nikogo nie skrzywdziła. A dziś, kiedy ledwo uskoczyłem, chwyciła natychmiast świecznik i ruszyła wprost na mnie, potrącając przy tym fotel. Wreszcie we mnie rzuciła, a podest się złamał, uderzając o ścianę. Moja żona, widząc, że nie trafiła, wpadła w furię i próbowała przewrócić na mnie regał. Zapewne trafiłbym do szpitala, gdybym w ostatnim momencie go nie przytrzymał. Zapędziła mnie do kuchni i uderzyła drzwiami. Usiłowała najpierw rzucić mi pod nogi jedną z książek kucharskich. Zapewne bym się przewrócił. A potem złapała za patelnię i wymierzyła mi solidny cios w głowę. Gdy to zrobiła, sama poślizgnęła się na jednej z książek, a ja, zamroczony przez uderzenie, nie zdążyłem jej złapać. Upadła tak nieszczęśliwie, że złamała rękę i chyba z bólu straciła przytomność. Przeniosłem ją tu, bo nie mogłem patrzeć, jak leży zemdlona na podłodze. Proszę zajrzeć do kuchni i samemu to wszystko zobaczyć. George, dostrzegłszy pobojowisko na własne oczy, wierzył w każde słowo i wrócił do Blackwooda po kilku chwilach. Zdruzgotany Christopher wciąż klęczał przy żonie. To wszystko moja wina. Powinienem był wyczuć, że coś jest nie tak. Powinienem był to przewidzieć. Ludzka natura to zagadka, panie Blackwood. Tutaj nic nie da się przewidzieć. Proszę mi wierzyć. Jestem tego świadomy jak nikt na tym świecie. Delikatnie kołysałam się w przód i w tył, oplatając zdrową ręką kolana i wpatrując się w bielone ściany. Nadal nie wierzyłam w to, co się stało. Nie docierało do mnie, z jaką łatwością po moim przebudzeniu Christopher wmówił wszystkim, że jestem niepoczytalna. I nigdy tak naprawdę nie podniosłam się psychicznie po śmierci mojego najdroższego ojca. Kiedy natomiast próbowałam komukolwiek wyjawić prawdę, tylko pogarszałam swoją i tak złą już sytuację. Umieszczenie mnie w tym przybytku dla obłąkanych zdawało mi się tak nierealne, że wciąż liczyłam, że lada chwila usłyszę bicie zegara z wahadłem, który obudzi mnie z tego koszmaru.
Wpis w kartach świadczył, że będąc w ataku furii próbowałam popełnić mężobójstwo, jak zeznał świadek George Harbour. Christopher nie chciał wnosić zarzutu, twierdząc, że wszystko to zrobiłam w stanie nieświadomości i wyczerpania nerwowego. Jednak mieszkańcy Hollow Crown potwierdzili mój wątpliwy stan psychiczny po śmierci Nathana, więc skierowano mnie i zamknięto tu. Kiedy przymykałam oczy, miałam pod powiekami życie zaledwie sprzed kilku miesięcy. Widziałam w głowie wyraźnie obraz, jak schodzę w białej sukni na dół. Potem przygotowuję lekarstwa dla ojca i idę zanieść mu do gabinetu wraz z tacą ze śniadaniem. Samotna łza spłynęła mi po twarzy. Nie miałam nawet siły na płacz. Stosowano na mnie terapię elektrowstrząsową, bo mój zatroskany o swoją ukochaną mąż wspomniał uprzednio lekarzom, że medykamenty doustne lub domięśniowe mogą jedynie pogorszyć stan mojej kruchej świadomości i nieopatrznie wywołać u mnie jeszcze gorsze halucynacje niżeli do tej pory. Ale wiedziałam, że tak naprawdę to wszyscy dookoła są szaleni, nie ja. Znałam prawdę. Mój kochany ojciec również ją znał i próbował mnie przestrzec. Nigdy sobie tego nie wybaczę, że nie potraktowałam go wtedy poważnie. Złożyłam ręce i zaczęłam się po cichu modlić w skupieniu o wieczny odpoczynek dla jego biednej duszy. Licząc na palcach zdrowaśki, doszłam do 24, kiedy drzwi mojej niewielkiej celi uchyliły się i stanęła w nich niewysoka kobieta w fartuchu pielęgniarskim. Pani Blackwood ma pani gościa. W ułamku chwili przez głowę przeleciały mi miliony myśli, zanim nie zobaczyłam obutej w czarnej lakierki stopy, za którą pociągnęła się cała szczupła i wysoka sylwetka Christophera. Do swojego tradycyjnego garnituru teraz miał też elegancką jedwabną apaszkę oraz aksamitne białe rękawiczki. Zmienił również sposób uczesania tak, że włosy zupełnie zakrywały mu miejsce, w którym krzyż wypalił na jego plugawej skórze piętno. Z przerażeniem wstałam i odskoczyłam gwałtownie, kiedy wszedł, zamykając za sobą drzwi. Zostaliśmy sami, mierząc się wzajemnie wzrokiem. Nie czułam do niego nic poza obrzydzeniem i lękiem. Dobry wieczór, moja najsłodsza. Z jego ust wysunęły się dwa długie, białe kły. Scenariusz Agata Łuczak. Wystąpili Aleksandra Bagińska, Robert Samot, Jakub Rutka.